Dzień dobry wszystkim, którzy są z nami tutaj w przestrzeni tej platformy. Widzę, że już zebrało się kilkadziesiąt osób. Witam też wszystkich, którzy będą, mam nadzieję, oglądali nas za pośrednictwem Facebooka. Nazywam się Oktawia Gorzeńska i chciałabym rozpocząć naszą konferencję online. Konferencję podsumowującą z jednej strony działania Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń, czyli ten czas ostatnich prawie 2 lat, ale też obiecać, że poprowadzimy Państwa przez te doświadczenia nie tylko w kontekście właśnie osadzonym tak bardzo projektowo, stricte mówiąc o jakieś, tak, nie traktując tego sprawozdawczo bynajmniej, tylko pokazując dobre praktyki i te dobre doświadczenia i nawet mówiąc też o wyzwaniach wyniesionych z edukacji zdalnej. Jak działać, jakie lekcje wynosić, jak sobie radzić w tej nowej rzeczywistości. Temat wydarzenia, tak jak Państwo wiedzą, to właśnie edukacja w czasach nowych wyzwań, w czasach dużych zmian i ten temat będzie tutaj przebijał się tak naprawdę w każdym wystąpieniu. Przed Państwem wystąpią dzisiaj praktycy. To są koordynatorzy różnych obszarów Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń. Na co dzień nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni. To będzie pan Witold Chudyszewicz, który jest osobą pełniącą obowiązki dyrektora tejże szkoły, który odpowiadał za obszar wychowawczy w Pomorskiej Szkole Ćwiczeń. Będzie to też pani Dorota Gorzejewska, na co dzień wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, która była opiekunką, koordynatorką obszaru języków obcych. Będzie też z nami pani Ewelina Sołdan, która odpowiadała za dwa obszary w Pomorskiej Szkole Ćwiczeń, za obszar informatyki i matematyki. Dołączy również jako prelegentka pani Małgorzata Brodecka, która na co dzień jest biolożką w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, a w naszym projekcie opiekowała się, czy była koordynatorką obszaru przedmiotów przyrodniczych. Będzie również z nami pani doktor habilitowana Astrid Męczkowska-Christiansen, profesor Akademii Marynarki Wojennej, która przybliży temat praktyk nauczycielskich w szkole. Co jest ważne, to też chciałabym podkreślić, że projekt jest prowadzony przez Miasto Gdynia. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 był tą szkołą główną, ale były z nami też różne szkoły z całego województwa, z którymi wspólnie pracowaliśmy. Wspierała nas Akademia Marynarki Wojennej oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wejherowie, więc to było to szersze działanie. Co jest też istotne, tak jak wszyscy doświadczyliśmy również tej epidemii, czy tego wszystkiego, co epidemia przyniosła, czyli edukacji zdalnej, więc te nasze założenia też bardzo często musieliśmy przeorganizowywać. Ja starałam się zrobić takie dłuższe wprowadzenie, żeby dać jeszcze czas wszystkim tym z Państwa, którzy chcieli dołączyć. Widzę też, że już na czacie mamy pierwsze wpisy, że witamy się wszyscy tutaj bardzo serdecznie. Zachęcam też do tego, żeby na czacie dzielić się spostrzeżeniami. Widzę, że są z nami dyrektorzy właśnie tych szkół partnerskich, jak choćby Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni. Pewnie teraz wszystkich nie wymienię, weszłam na taką dosyć niebezpieczną ścieżkę, ale mam nadzieję, że właśnie są Państwo z nami, czy to szkoła z Gdańska, czy z Pogórza, że będziemy taką jedną większą rodziną tutaj wspólnie. Mam nadzieję, że już się zebraliśmy. Powiem tylko, że nasze wydarzenie będzie też nagrane i to nagranie będzie też udostępnione później Państwu, żeby można było do tych wystąpień po prostu powrócić. Zapowiedziałam, kto dzisiaj wystąpi. Teraz czas właśnie na pana dyrektora Witolda Chudyszewicza, który zabierze nas w temat spraw wychowawczych, które myślę, że różne miejsce mają w szkołach, a dzisiaj szczególnie w tym momencie, w którym jesteśmy, warto mówić o jakościowym modelu pracy wychowawczej. Oddaję głos panu dyrektorowi, koordynatorowi tego obszaru wychowawczego Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Witold Chudyszewicz. Jest pełnię obowiązki dyrektora ZSO nr 8 w Gdyni. Moim obszarem w Szkole Ćwiczeń był obszar wychowawczy, tak jak już tutaj Oktawia zdążyła powiedzieć. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę tutaj na taki szczególny temat, czyli wychowanie poprzez włączanie, które
tak naprawdę pozwoli nam przyjrzeć się, w jaki sposób możemy pomóc sobie jako wychowawcy oraz szkole w pracy wychowawczej, czyli jak tworzyć przyjazną atmosferę w szkole i budować relacje. Poproszę o przełączenie slajdu, Oktawia, bo coś... No, dziękuję serdecznie. Budowanie relacji, czyli tak jak widzimy tutaj, relacje powinny być budowane między wszystkimi podmiotami szkoły. Powinien być oczywiście cel, tak jak ta żaróweczka na tej ikonce, czyli powinniśmy budować tą relację z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, pracownikami obsługi i zespołem klasowym. Te relacje powinny być budowane między tymi podmiotami, ale jak również w samej ich, w samym obszarze tych podmiotów. Tutaj na taki punkt chciałbym zwrócić uwagę, jak pracownicy obsługi, to są bardzo ważne wbrew pozorom osoby, które dzięki ich wiadomości tak naprawdę bardzo dużo wiemy o tym, co się dzieje w szkole, wśród wychowanków. One mogą nam też pomóc w tym, aby szybciej dotrzeć do niektórych niepokojących czasami informacji. Poproszę o przełączenie. Coś. Dziękuję. Simon Sinek, czyli osoba, która zajmuje się relacjami i wpływem relacji, pisze, że poruszenie może zaistnieć tylko wtedy, gdy ludzie mają inspirację do działania, kiedy utożsamiają się ze sprawą czy ideą jako swoją własną. I uważam, że tutaj, żeby to wszystko działało, żeby te sprawy wychowawcze dobrze nam się układały, żeby współpraca między uczniami a nami nauczycielami, czy dyrekcją a nauczycielami, czy Radą Rodziców a dyrekcją szkoły przebiegała bardzo dobrze, to musimy po prostu mieć wspólny cel i dać przestrzeń do działania. Dobrze. Poproszę dalej. Włączanie. Czym jest to włączanie do działania? Ono oznacza odwagę świadomego przełamywania barier. I to jest tutaj to, co, z czym często mamy problemy jako osoby, które chcą postawić ten jeden krok dalej. Oczywiście podam tu przykład własny, czy mój i Oktawie, jeżeli pozwoli, że kiedyś też jeszcze w starym budynku chcieliśmy dać młodzieży przestrzeń do zagospodarowania, do tego, żeby mogli gdzieś się spotkać, porozmawiać w przyjaznym otoczeniu. Był to taki klub 04, gdzie wymyśliliśmy sobie, że będzie to przestrzeń otwarta dla ucznia. Oczywiście gdzieś tam z tyłu lampka się zapalała. Też mieliśmy odsłuchy od kolegów, koleżanek, nauczycieli, że no wiecie, ale tu będzie sytuacja taka, że oni to zniszczą, że tu się będzie Bóg wie co działo. Ale mimo wszystko jakby dopięliśmy swego i tutaj co nam pokazało? Włączyliśmy młodzież do aranżacji tego pomieszczenia, czyli oni mieli wpływ na to, co tam będzie, jak to będzie wyglądało, pomagali nam to wszystko zrobić i tak naprawdę nic z naszych obaw nie miało miejsca. Także tutaj mówię, sami musimy w sobie przełamać pewne bariery. Docenianie różnorodności i tworzenie przestrzeni do kształtowania tej rzeczywistości. Tutaj musimy dać też przestrzeń, żeby uczniowie mieli świadomość tego, że mają wpływ na coś. Bo jeżeli my będziemy tylko mówić o suchych faktach, o naszych oczekiwaniach, to nie będą włączani przez to. Jeżeli chcemy od ucznia, żeby był z nami, żeby powiedzmy słuchał nas, żeby współpracował z nami, to musimy też być uważni i zwrócić uwagę na też jego potrzeby. I docenianie różnorodności, to tutaj mam na myśli chociażby klasę, gdzie dzieciaki chcą coś zmienić, ale oczywiście pod okiem wychowawcy mogą to zrobić, mogą plan wydarzeń, mogą sobie taki szkic zrobić tego, co chcieliby
umieścić w tej sali. My mieliśmy taki przykład, klasa chciała na ścianie namalować miejsca z wakacji, które im się kojarzyły, czyli był to Koloseum w Rzymie, chociażby Krzywa Wieża w Pizie. Zrobili projekt, wychowawca to zaakceptował, przekazał nam dyrekcji i tutaj oczywiście była zgoda, dzieciaki to same wykonywały po godzinach i naprawdę ta relacja później, jaka się układała i praca wychowawcza, którą włożył wychowawca, jest naprawdę godna podziwu. Dalej, wprowadzenie zmian w taki sposób, aby zachować równowagę między potrzebami różnych osób. To jest, myślę, kluczowe, żebyśmy wszyscy wiedzieli, w jakim zakresie możemy działać, tak żeby nie naruszać przestrzeni drugiej osoby. Próbowaliśmy to robić i to bardzo fajnie wychodziło. Często wychodzi to już w czasie podjętych działań, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować. Rzeczywistość i tak życie nas zweryfikuje. Ważne, żebyśmy byli w tym wszystkim elastyczni, ponieważ w naszej szkole na lekcje i na przerwę woła nas muzyka utworów. Samorząd szkolny, sekcja radiowęzła też puszcza w czasie przerwy muzykę. Była sytuacja, że puszczali muzykę taką dość ostrą, jakiś hard rock albo nawet w otarciu o metal, gdzie też były głosy, żeby to po prostu troszeczkę zmienić muzykę na taką bardziej relaksacyjną, uspokajającą i też to w tej przestrzeni relacji między samorządem, nauczycielami i uczniami to się dało zrobić. Także naprawdę to działa i nie tworzyło to jakichś większych konfliktów między nami. Czyli to włączanie później przekłada się na lepsze kontakty i pracę i efekty pracy wychowawczej. Dobrze, poproszę o kolejny slajd. W jaki sposób włączać? No to moim zdaniem najważniejsze to jest bezpieczne środowisko pracy i nauki. Bezpieczne środowisko to takie, w którym uczniowie, ale my jako nauczyciele też czujemy się dobrze, czujemy się pewnie. Mamy przykład wprowadzania nowych aplikacji przy nauczaniu zdalnym, gdzie na początku czuliśmy się niepewnie, ciężko nam było poprowadzić lekcje, kosztowało nas to bardzo dużo energii. Teraz zupełnie inaczej patrzymy z perspektywy czasu. I tutaj kolejna rzecz, bezpieczne środowisko pracy dla ucznia. Uczeń będzie też zupełnie inaczej w tym środowisku funkcjonował, bo chociażby znowu przykład, jedna z koleżanek, to też zasłyszane nie z naszej szkoły, ale było po prostu, mówi do ucznia, zwraca mu uwagę kilkukrotnie, stojąc za jego plecami, w końcu przeszła z przodu, poinformowała ucznia, że wpisuje mu uwagę, po czym ten uczeń przychodzi i mówi: no dostałem tą uwagę, ale ja nie słyszałem, co ta pani do mnie mówi, bo ja nie słyszę na prawe ucho. Więc też tutaj, żebyśmy my jako wychowawcy, jako nauczyciele wiedzieli i zdawali sobie sprawę, że czasami ten uczeń działa nie dlatego, że robi nam na złość, tylko po prostu, że może my robimy jakiś błąd. Atmosfera zaufania i akceptacji, czyli, proszę Państwa, dajmy przestrzeń młodzieży do popełniania błędów. Młodzieży czy dyrektorzy swoim współpracownikom. Nie idzie do przodu tylko ten, kto nic nie robi, uważam, a tak naprawdę mamy wpływ tylko na to, co jest teraz i co będzie za chwilę. Na to, co było, nie mamy wpływu, natomiast możemy z tego wyciągnąć wnioski i naukę. Brak etykietowania to jest bardzo ważna kwestia, szczególnie w pracy z grupą klasową, ale tak samo i nauczycielami, gdzie najczęściej mówimy, że Zosia, Franek, to oni cały czas się śmieją, więc oni do żadnych poważnych zadań nam nie są potrzebni, ale za to Ola i Janek oczywiście super wszystko wykonują i tak naprawdę znowu zdarza się bardzo często, że fokusujemy się tylko na te osoby, z ich pomocy korzystamy, a tak naprawdę w relacji klasa ci uczniowie to nie zawsze będzie dobrze działało, a też młodzież, to badania pokazały,
chce być włączana i chce być zauważana, zresztą jak każdy z nas dorosły, gdy jesteśmy zauważani, gdy jesteśmy doceniani, gdy daje nam się szansę na coś, to my chętnie identyfikujemy się z daną organizacją, z danym zadaniem, z danym projektem. Oraz tutaj bezpieczna komunikacja, czyli jednoznaczne, krótkie komunikaty. Trzeba być nastawionym na 100% słuchania, czyli takie aktywne słuchanie. Jako nauczyciele jesteśmy zabiegani, często mów, ja sobie tutaj wpiszę coś w dzienniku, ale sami wiemy, że jeżeli ktoś nas tak traktuje, to my też mówimy, no dobra, powiedzieliśmy, ale tak naprawdę co zostanie, czy zostaniemy wysłuchani, to nie zawsze od nas zależy. Także na to musimy zwrócić uwagę. Zespół klasowy, proszę Państwa, budowanie relacji uczeń-uczeń. Tutaj no, najbardziej przypadło mi do gustu sformułowanie sznurków, które użył profesor Pyżalski. Ja sobie pozwoliłem tak trochę nazwać to sznurkami Pyżalskiego, bo to naprawdę fajne, bardzo dobre wytłumaczenie, że jeżeli zbudujemy relacje między poszczególnymi uczniami, to ci uczniowie będą dla siebie trochę milsi, nie będą sobie aż tak może dokuczać, bo będzie ich coś łączyło, chociażby wspólne jakieś zainteresowania. Będą mieli płaszczyznę do porozumienia się. Tak jak to drzewo tutaj, które widzimy, odzwierciedla tak trochę nam klasę, gdzie każdy jest inny, natomiast jest ten konar, czyli my, którzy nadajemy jakby ton i kierunek działania. Dalej możliwość wyrażania własnego zdania. Sami Państwo wiecie, bo jesteście tutaj na tym webinarze, że nie bo nie, albo nie bo ja tak mówię, to po prostu nie działa. Jeżeli wytłumaczymy, ale mimo wszystko uczeń będzie miał własne zdanie na temat danej kwestii, to zdarza się, że po tygodniu, dwóch, po miesiącu on i tak przyjdzie i wróci do tematu. Dzieciakom czasami trudno przyznać dorosłemu rację od razu. Ale nawet jak nam nie powie tego wprost, to my możemy zaobserwować, jeżeli jesteśmy uważni w działaniu, że to, co powiedzieliśmy, działa. Poczucie wpływu, to o czym już wcześniej mówiłem. Uczeń chce mieć wpływ na to, co jest. Jeżeli będzie miał wpływ na to, co jest w klasie, to on zacznie nam szerzej działać. On będzie z nami wchodził w interakcję taką pozytywną. Oczywiście nie od razu da się to osiągnąć. Natomiast myślę, że warto pracować nad tym i postarać się zauważyć w swojej pracy, czy rzeczywiście dajemy poczucie wpływu. Najpierw na małe rzeczy, później może na większe, żebyśmy sami byli pewni, czy to wszystko działa. No, bycie zauważonym i docenionym, to co było, każdy z nas lubi być zauważony i doceniony, chociażby przez powiedzenie super ci poszło, pokazanie kciuka tego, jest ok. Rób tak dalej, albo co ma zmienić, to też jest bardzo ważne, tak dla nas dorosłych, jak i dla uczniów. I to nie, żebyśmy tylko fokusowali się na jednej, dwóch osobach z klasy, tylko dajmy pokazać się innym, nawet jak mu raz nie wyszło, czy drugi. Przepracujmy z uczniem to, a na pewno on postara się zrobić to lepiej. Samorząd uczniowski. Proszę Państwa, praca z samorządem uczniowskim ma również wpływ na to, co się dzieje w szkole. Jeżeli uczniowie mają to poczucie sprawstwa, to naprawdę to zupełnie inaczej się z nimi rozmawia, inaczej funkcjonują i inaczej realizują się w tych projektach. U nas działa budżet uczniowski. Jedna z koleżanek prowadzi i myślę, że bardzo dobrze udało nam się to zrobić. Uczniowie prowadzili najpierw taką sondę, co chcieliby zmienić w szkole. Później musieli mieć pomysł, w jaki sposób to zrobić. Był konkurs i wsparła nas tutaj w realizacji tego Rada Rodziców środkami do sfinansowania. Także wszystkie te podmioty w szkole pracujące były zaangażowane. Uczniowie też wymyślili swoje logo, więc to, co zostało zakupione z budżetu uczniowskiego, jest, jak ma logo, tak jak
tutaj widzimy sygnatury Unii Europejskiej, więc też kolejne jakby pokolenia Oszczu widzą, że to powstało właśnie z pomysłów ich kolegów, koleżanek. Planowanie, żeby to nie było tak, że o, pach i dzisiaj mam pomysł na dzień piżamy, a jutro to zrobimy dzień śmiesznego misia, tak? Tylko żeby już uczyć młodzież planowania, uzgadniania tych wydarzeń najpierw między sobą, później z opiekunem samorządu, później chociażby z dyrekcją, żeby też widzieli, w jaki sposób to należy planować. Oni będą czuli się włączeni w życie szkoły, co za tym idzie, szkoła będzie jakby ich drugim domem, o który dbają. No i wspólne akcje, które, jak wiecie Państwo, bardzo cementują relacje. Wszystkie chociażby nasi biorą udział w WOŚP-ach, w akcjach innych charytatywnych i wiem, że samorządy uczniowskie tak działają. Natomiast warto powiedzieć, żeby nie działały w samorządzie tylko dwie osoby, które wiodą prym, ale żeby te zadania były rozdzielane. To jest rola opiekunów samorządu. I proszę Państwa, zespół wychowawczy, ja tak pędzę, bo trochę mało czasu na to wszystko, zespół wychowawczy, będąc wiele lat wychowawcą, tutaj przychodziłem, bo zespoły były prowadzone taką metodą klasyczną, jak w części przynajmniej szkół, myślę, w Polsce się odbywa, ja to nazwałem spowiedź wychowawcy. Przychodziłem, mówiłem, co jest dobre, co jest złe, najczęściej tych złych rzeczy było więcej, no i tyle. Później powiedziałem, jak już zostałem wicedyrektorem, byłem odpowiedzialny za sprawy wychowawcze, mówię, no coś z tym trzeba zrobić. Wpadliśmy na pomysł z pedagogiem, psychologiem, że zrobimy to metodą problemową, czyli na dwa tygodnie przed spotkaniem zespołu wychowawczego wychowawcy przesyłali nam problemy, które chcieliby, żeby były poruszone, chcieliby rozwiązania jakiegoś lub sugestii od nas i na jednym spotkaniu jeden bądź dwa problemy staraliśmy się jakby zgłębić i to też przyjęło się z dobrym z informacją, informacja zwrotna do nas była taka bardzo pozytywna. No i kolejnym jakby krokiem była forma warsztatowa, tak jak tutaj Państwo widzicie, czyli pracowaliśmy metodą World Cafe w małych grupkach. Na początku roku były zadawane pytania chociażby, jakich specjalistów, jakich szkoleń Państwo by oczekiwali w tym roku, czego oczekujecie Państwo od zespołu wychowawczego, jakie formy współpracy powinny być i obieg dokumentów w szkole, żeby lepiej się wychowawcom pracowało. Miałem tutaj jako wicedyrektor kanwę do tego, żeby dalej sobie planować pracę. I rzeczywiście zgodnie z tym, żeśmy tutaj postępowali, to bardzo dobrze nam się sprawdzało. Komunikacja w tym wszystkim jest, jak Państwo wiecie, na pewno kluczowa, czyli jasny przekaz informacji. Krótkie, zwięzłe komunikaty, nie laboraty. Na co bezu? To wzięte, jak wiecie, z oceniania kształtującego, czyli na co będę zwracać uwagę. Tak, dla nauczycieli, przedmiotowców, tak, dla wychowawców, jeżeli robimy projekt z młodzieżą, jeżeli młodzież wie, o co nam chodzi, jeżeli uzyskamy do tego jeszcze, możemy sparafrazować wszystko, więc tu już nie ma niedomówień. Największe problemy, myślę, wychowawcze tworzą się z niedomówień. Oraz metoda Foucault, czyli fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania oraz różne dalsze jakby, dalej rozwinięta ta metoda. Komunikacja w działaniu z pozytywną informacją zwrotną i tu właśnie chodzi o tą pozytywną informację zwrotną. Bo jeżeli uczeń źle napisał pracę, no to dostał jeden czy dwa i wie, że dostał jeden i siadaj dwa, to nie jest żadna informacja zwrotna. On powinien dostać i oczekuje informacji, co zrobić, żeby było lepiej, żeby na drugi raz nie zawieść wychowawcy, nie zawieść nauczyciela. I oceny, a może informacja zwrotna. I szczególnie w niezdalnym nauczaniu tutaj jest to bardzo ważne. Próbowaliśmy to robić właśnie i nam się, myślę, udało z maturzystami, gdzie matura
próbna, zdalna. Nauczyciele mówili, ale szkoda czasu na ocenianie. Uczniowie i tak będą się wspomagać różnymi rzeczami. Oczywiście, proszę Państwa, ale my podeszliśmy do tego troszeczkę inaczej. Pozwoliliśmy uczniom przystąpić do matury pod warunkiem, że obiecają nam, że będą to robili sami. Z 60 maturzystów obiecało to chyba 12 czy 14, zrobili to poza swoimi lekcjami i nauczyciele i ci uczniowie dostali informację zwrotną, co tak naprawdę jeszcze im brakuje do opanowania materiału. Także to było kluczowe i takie fajne, myślę, pokazanie tego, że można. I ostatnia już rzecz, odpowiedź zamiast reakcji. Tak naprawdę reakcja to działanie pod wpływem emocji, a sami wiemy, że emocje nie zawsze w dobrym kierunku nas prowadzą. Odpowiedź to przemyślane, dojrzałe działanie i tego powinniśmy się trzymać, a to, co udało nam się wypracować z Oktawią, jeżeli mogę wrócić do wspomnień, to zmiana perspektywy i wejście na balkon, bo to naprawdę, proszę Państwa, przepuszczenie informacji przez filtr, ten nasz, zmienia perspektywę i tak naprawdę zdarza się, że ta osoba nie ma do nas personalnie pretensji, tylko gdzieś zadziało się po drodze coś złego u niej. Ja dziękuję serdecznie, bo mój czas się skończył. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Dziękuję bardzo serdecznie. Zanim od nas, że tak powiem, wyłączysz się, to chciałam naprawdę serdecznie podziękować za Twoje wystąpienie i zachęcić też do tego wszystkie osoby, które są z nami, a jest ponad 50 osób już w tej chwili z nami na żywo, żeby Państwo zadawali pytania. Pan dyrektor, myślę, że chętnie na czacie odpowie, jeżeli będą jakieś kwestie dotyczące, nie wiem, czy FUKO wywołanego, jeżeli kogoś to zainteresowało, więc warto ten czas również w taki sposób wykorzystać. Serdecznie dziękuję. Zanim zapowiem kolejną osobę, to też myślę, że jest taki dobry moment, jak już ta grupa się zebrała, żeby powiedzieć jeszcze raz, przypomnieć o wszystkich naszych partnerach, którzy towarzyszyli nam we wspólnej pracy projektowej, dokładnie koordynatorom obszarów, czyli mówiłam już o Akademii Marynarki Wojennej, o Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, była z nami Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Przerytem, Szkoła Podstawowa imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, Piąte Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe imienia Macierzy Polskiej w Gdańsku, Szkoła Podstawowa z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie i Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni. Wiem, że wiele z osób, które prowadzą te szkoły, pani dyrektor jest i pan dyrektor z nami, więc też chciałabym serdecznie z tego miejsca pozdrowić i podziękować za ten wspólny czas. No i teraz pora oddać głos kolejnej osobie. Mam nadzieję, że teraz się pokaże. Nam tutaj pani wicedyrektor ZSO 8 w Gdyni, pani Dorota Gorzejewska, która zabierze nas w świat, w obszar przedmiotów języków obcych, przepraszam. Może przetestujmy też, czy działa prezentacja, Doroto? Może. Tak, już ją włączyłam. Oddaję tobie. Czy ją widać? Widać, ja. Znikam. Dziękuję bardzo za wprowadzenie, za przedstawienie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę się podzielić swoimi refleksjami i po projekcie, i tak naprawdę tym, co na co dzień zauważam, co każdy z nas pracując w szkole pewnie odczuwa. Słowa. Ja tak nazwałam to wystąpienie, ponieważ byłam koordynatorem w Szkole Ćwiczeń Języków Obcych. I jestem nauczycielem języka niemieckiego poza tą funkcją, którą obecnie sprawuję, czyli wicedyrektora. Dlatego właśnie ten obszar jest mi on bardzo bliski. Miałam okazję dzięki temu projektowi spotkać cudownych ludzi z szkół, o których już tutaj wcześniej powiedziała Oktawia. Powiem tak szybciutko może, jakie były założenia tego projektu, bo uważam, że tutaj warto o tym wspomnieć. Tak jak było wspomniane już wcześniej, projekt trwał 2 lata. Zawierało się w tym sporo spotkań z nauczycielami ze szkół, które tutaj były wymienione. Ważnym elementem było dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń. Spotykaliśmy się na warsztatach. One odbywały się w formie stacjonarnej oraz zdalnej. To, że spotykaliśmy się w pierwszym etapie projektu w szkole,
a w drugim przed ekranami komputerów oczywiście spowodowane było sytuacją, która cały świat opanowała, czyli pandemią. Oprócz warsztatów, które prowadziłam ja, uczestnicy projektu ze szkół mieli okazję wziąć udział w szkoleniach, prowadzonych przez profesjonalistów, takich z zakresu psychologii, pedagogiki, coachingu, tutoringu i wielu innych metod, które mogą wspomagać nauczanie. Myślę, że tutaj też bardzo zadowolenie duże było z udziału w tych warsztatach. Konsultowaliśmy się z nauczycielami w ramach zespołów tych przedmiotowych, a także organizowaliśmy lekcje pokazowe. No i teraz właśnie to, o czym już wspomniałam. Pierwsza część naszego projektu odbyła się stacjonarnie, to był ten pierwszy rok, i druga część zdalnie. To od razu nasuwa pewne już refleksje, pewne wnioski się pokazują. Nauka stacjonarna, czyli nauka w szkole, w klasie, to jest ta sytuacja, kiedy uczniowie siedzą w ławkach, czy one są ustawione tradycyjnie, czy w sposób jakiś bardziej innowacyjny, czy pracują w grupach, czy są ustawione w literkę U, L, czy jakkolwiek, no to jednak są w klasie, są uczniowie, jest nauczyciel, jest ta interakcja. To jest bardzo ważny element, to jest ten element, na który dzisiaj wszyscy, myślę, możemy narzekać, że go właściwie nie możemy do końca zrealizować. Tutaj napisałam metody tradycyjne na drugim miejscu, ale to bynajmniej nie oznacza, że uważam, że one są najważniejsze i jakby nieodzowne w tym modelu pracy stacjonarnej. One po prostu są, one troszeczkę wynikają właśnie chociażby z tego bycia w klasie, z tego, że część zajęć prowadzona jest w taki sposób, jeżeli jest ona zrównoważona z metodami nieformalnymi, z innowacjami, z technologią, to uważam, że nic w tym złego, że czasami niektóre elementy wiedzy należy przekazać też w sposób tradycyjny. Ja później do tego też odniosę się w kontekście innych informacji. Metody tradycyjne należy wspierać metodami nieformalnymi, metodami aktywizującymi. Chodzenie do szkoły, czyli ta nauka stacjonarna, oznacza też możliwość wyjść, wycieczek. Jeżeli mówimy o kontekście języków obcych, to oczywiście mogą to być wyjścia związane z koncertami w językach obcych, z filmami zagranicznymi, to mogą być wystawy, ale tak naprawdę to, o czym ja mówię, nie musi dotyczyć tylko języków obcych, to może dotyczyć każdego przedmiotu, to może dotyczyć spraw wychowawczych, o której wcześniej była mowa, to może dotyczyć spraw z tych zakresów, o których będą mówiły późniejsze prelegentki. To są innowacje, to są projekty, czy to w formie projektów klasowych, czy szkolnych, czy wojewódzkich, czy międzynarodowych nawet projektów. Sama byłam koordynatorem i organizatorem wielu projektów wymian, na przykład z Niemcami, z Finlandią, z Litwą. To są rzeczy i wydarzenia, w których uczniowie bardzo chętnie biorą udział, bardzo wiele z tego wynoszą. W kontekście językowym tak naprawdę nawet trudno to ocenić, jak duży to jest przyrost pewności siebie, możliwości wyrażania się właściwie cały czas w języku obcym. No i oczywiście tutaj TIK i znowu to, że on jest tutaj napisany na końcu, wcale nie oznacza, że jest najmniej ważny. Ja jestem zwolennikiem i często też o tym mówię, równowagi, balansu, i te wszystkie elementy powinny się między sobą mieszać, żeby ta nauka przynosiła jak najwięcej efektów. Druga część projektu, czyli nauka zdalna, no to już automatycznie, tutaj ten pierwszy punkt naprawdę dotyczy nauki zdalnej w domu. Nauczyciele są w domu lub w szkole, ale są sami w sali, uczniowie są w domu. Tutaj nieodzownym już jest sprzęt komputerowy, nie mamy już ławek, tablicy, nie możemy między ławkami się przechadzać, wspomagać tych uczniów, nie widzimy, czy oni mają jakiś problem, czy nie wiedzą, jak coś zapisać, oni tego nie powiedzą przez ekran komputera z różnych względów. Tutaj oczywiście będą dominowały metody oparte na technologii, wszelkiego rodzaju aplikacje i programy, o których też później wspomnę, ale też podręczniki, multimedialne oprogramowania do książek, niektóre wydawnictwa takie przygotowują, niektórzy nauczyciele korzystają z tego, co z zasobów internetu, takich ogólnych, nie dedykowanych bezpośrednio podręcznikom. To są cała masa platform edukacyjnych. Projekty również mogą się oczywiście odbywać, ale to już są projekty online. Tutaj też taka dygresja, jesteśmy właśnie w trakcie, być może dojdzie do tego, że zrealizujemy kolejny raz projekt polsko-litewski, jesteśmy na etapie współpracy, ale jest to w założeniu projekt online
I o ile, tak jak wspomniałam wcześniej, uczniowie bardzo entuzjastycznie i chętnie zawsze zgłaszali się do udziału w projektach wymiany, to teraz mają pewien opór, teraz zadają pytania, no ale co, my cały czas siedzimy przed tym komputerem i cały czas mamy lekcje i projekt z Litwą też mamy robić online i tam nie pojedziemy, więc widać, że czas trwania tego nauczania zdalnego już jest tak długi, już uczniowie po prostu, mówiąc najprościej, mają dość siedzenia przed komputerem. Nawiązując z powrotem do mojego przedmiotu, komunikacja. Komunikacja jest najważniejsza, no bo wiadomo, uczymy się języków obcych po to, żeby móc się komunikować. Jak teraz zrobić to efektywnie, aby posługiwać się, aby móc tej komunikacji używać, potrzebujemy pewien zasób słownictwa, potrzebujemy wiedzy, w jaki sposób skonstruować zdania, pytania, jak to wszystko zrobić. Musimy mieć umiejętność posłuchania czegoś, powiedzenia czegoś oraz przeczytania czegoś. Co może w tym pomóc? Co może w tym pomóc nam w szkole? Można poszukać różnych rozwiązań. Ta grafika również już w pewien sposób sugeruje, że mogą być to zarówno metody z wykorzystaniem mediów, z wykorzystaniem urządzeń, tabletów, telefonów, komputerów, ale równie dobrze i równie skuteczne są metody takie tradycyjne. Z wykorzystaniem kartki długopisu czasami wystarczy ciekawe zajęcia zrobić, z wykorzystaniem jakichś gotowych szablonów, a tak naprawdę najważniejsze tutaj w tym wszystkim znowu jest to, co tutaj na tych dwóch ostatnich obrazkach widać, a mianowicie komunikowanie. No i tutaj kilka propozycji. Ja, przeprowadzając warsztaty w czasie szkoły ćwiczeń, ale także wiele innych warsztatów, które robiłam zarówno dla nauczycieli, jak i oczywiście takich już zajęć z dziećmi, dzieliłam to na takie aktywności w nauce stacjonarnej, na takie aktywności interakcyjne, opierające się na współpracy, współdziałaniu. Nie tyle interaktywne, bo te kojarzą nam się z technologią i ze sprzętem, natomiast interakcja tutaj była takim głównym spoiwem tych wszystkich działań. Ważne jest to, że interakcja może dotyczyć każdego przedmiotu. To może być język niemiecki, angielski czy jakiś inny. To może być godzina wychowawcza, jakaś wymiana międzynarodowa, jakiekolwiek projekty. Wystarczy dopasować tematycznie zadania i każde z przykładowych zadań można wykorzystywać na swoich zajęciach. I tutaj takie podam naprawdę w telegraficznym skrócie. Takie proste ćwiczenie jak przyklejenie taśmy do podłogi, postawienie osób po dwóch stronach i wywoływanie osób, które mają jakieś wspólne cechy. Na przykład te osoby, które lubią jeździć na rowerze i wówczas każda osoba robi krok do przodu w kierunku taśmy. Kto zna przynajmniej jedno słowo w języku niemieckim. Takie zadanie na godzinie wychowawczej może posłużyć do tego, aby uczniowie lepiej się poznali. Oni widzą, kto ten krok do przodu robi, kto ma jakie zainteresowania. Już mogą się zorientować, z kim mogą na dane tematy porozmawiać. Bardzo ciekawa gra, bardzo lubię ją też robić, a oczywiście na każdym przedmiocie do zrealizowania. Nazywane w różnych materiałach bingo, tutaj w moim przedmiocie Autogram Jagd, czyli takie polowanie na autografy. Musimy wyposażyć uczniów w przygotowane wcześniej karteczki, na których są takie tabelki z pytaniami lub zdaniami. Każdy uczeń musi, przemieszczając się po klasie, znaleźć osobę, która jest w stanie podpisać się, czyli złożyć swój autograf pod danym zdaniem. Jeżeli jest to język obcy, to te zdania są napisane w języku obcym. Jeżeli jest to jakiś inny przedmiot, to mogą być to różne pytania, czy zdania, czy informacje dotyczące danego przedmiotu. Jeżeli jest to godzina wychowawcza, to jakieś sprawy, które akurat danej lekcji, danego spotkania dotyczą. Bardzo polecam w czasie zajęć, zarówno na początku, jak i jako przerywniki, tak zwane energizery. To są takie metody też ćwiczenia zaczerpnięte z całej metodologii prowadzenia wymian właśnie międzynarodowych. Tam duża część spotkań opiera się na tym, ponieważ uczniowie się nie znają, te osoby biorące udział w projekcie się nie znają, one muszą jak najszybciej nawiązać takie więzi, więc tego typu przerywniki są stosowane bardzo często. Tutaj do takiej sałatki owocowej, czyli obstalat, potrzebujemy ustawić krzesła w kółeczku. Tych krzeseł musi być o jedno mniej niż uczniów i podajemy nazwy trzech owoców, każdy sobie jeden owoc wybiera. Prowadzący to zadanie wymienia te owoce, osoby, które wybrały dany owoc, muszą zamienić się miejscami i wówczas prowadzący stara się to miejsce zająć. Na hasło obstalat wszyscy muszą się zamienić miejscami, ale nie mogą usiąść na miejscu obok. Takie ćwiczenie może trwać 3 minuty albo 5 minut, ale kiedy widzimy, że
siada na lekcji już koncentracja, że uczniowie się już wiercą, już zasypiają, a mamy taką możliwość, żeby coś takiego zrobić, albo na przykład możemy wyjść na chwilę na korytarz w czasie przerwy, w czasie lekcji, to zachęcam do tego typu prostych ćwiczeń. Ja te zadania, o których mówię, przeprowadzałam zarówno na warsztatach, jak i na lekcjach, także sprawdzają się one zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą. Elfien, czyli jedenastka, pisanie krótkich wierszyków. Tutaj również wierszyki można pisać na dowolnym przedmiocie. To jest taka prosta zasada, że wierszyk musi się składać z 11 wyrazów, no i każdy wers ma pewne reguły. Tak? W pierwszym wersie jest jedno słowo, jest to rzeczownik, w drugim wersie są dwa słowa, musimy odpowiedzieć na pytanie, co ten rzeczownik robi, w trzecim wersie, gdzie jest, jakie słowo z tego pierwszego wersu, tutaj mogą być trzy wyrazy, w czwartym wersie cztery słowa, co ty sądzisz, i w piątym jedno słowo, co z tego wynika. Powiem Państwu też taką ciekawostkę, że o ile ja na języku to robię i bardzo ciekawe wychodzą wiersze białe, takie nierymowane, czasami one mają słabą składnię, ale to nie o to chodzi, chodzi o zabawę, chodzi o to, żeby dzieciaki w grupie popracowały i wymyśliły coś kreatywnie wspólnego, ale kiedyś prowadziłam taki warsztat dla nauczycieli i cudowne wiersze nauczycielki chemii stworzyły, a także matematyki. Wiersz o twierdzeniu Pitagorasa, niestety nie mam kopii tego wiersza, ale pamiętam, że był świetny po prostu i pomyślałam sobie, że właśnie dzięki czemuś takiemu uczniowie mogą też tej matematyki w ten sposób więcej się nauczyć. Story Cubes, czyli taka zabawa, którą można przeprowadzić zarówno na języku, jak i na godzinie wychowawczej. Ja to bardzo często robiłam jako wychowawca. Do tego wykorzystujemy takie gotowe kości z obrazkami, ale kości też można przygotować, można zlecić to uczniom. Ja tutaj napisałam puzzle do podziału na grup. Podział na grupy to też można by długo mówić, to też można bardzo ciekawie grupy dzielić, można po prostu odliczyć do czterech i mamy grupy, można dać uczniom koraliki, guziczki kolorowe, żeby się pogrupowali, a można pociąć, ja tutaj robiłam to na takiej zasadzie, że miałam kilka takich zwykłych widokówek, pocztówek, które były pocięte na kawałki i uczniowie musieli po prostu dopasować, znaleźć te osoby, które mają tę samą widokówkę. No i po wyrzuceniu kości, one się tam jakoś w kolejność układają, należy historię ułożyć, przygotować scenkę i ją przedstawić. To jest takie zadanie, które już wymaga trochę więcej czasu, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedstawianie tej historyjki, ale zapewniam Państwa, że warto zarówno, tak jak powiedziałam, na godzinach wychowawczych zadać jakiś temat jeszcze do tego, że to ma być na przykład historia miłosna albo coś smutnego. Bardzo kreatywnie uczniowie sobie z tym zadaniem radzą. Biegający dyktanda, też ćwiczenie, które dosyć często wykonuję, a mianowicie polega ono na tym, że trzeba przygotować karteczki z krótkim tekstem. Te karteczki przed lekcją trzeba powiesić albo w sali na ścianie, albo na korytarzu. Ja to zazwyczaj robiłam na korytarzu. Oczywiście to wszystko trzeba zapewnić, żeby było bezpiecznie, żeby na korytarzu nic tam się nie wydarzyło. Jedna osoba w parze, bo to wykonujemy w parach, siedzi przy stole i ma kartkę, druga osoba biega między tym stołem a tą przyklejoną gdzieś na korytarzu kartką i musi podyktować. Tutaj ważne jest to, aby nikt nie robił zdjęć, tylko trzeba to zadanie przydyktować, aby każda osoba mogła w ciągu tego ćwiczenia zarówno czytać i dyktować, jak i pisać, to w połowie zadania możemy zrobić stop i zamienić te osoby. Te zadania, o których powiedziałam, tak jak już wspomniałam wcześniej, to jest interakcja, to jest to, co powoduje, że uczniowie ze sobą współpracują, nawet jeżeli one wydają się trywialne na początku i proste, to są takie rzeczy, które wyrywają te dzieci z ławki, one muszą zmienić to, muszą wyjść ze swojej strefy komfortu, muszą zmienić, muszą czasami popracować z kimś innym, bo jeżeli wylosują kogoś do grupy innego, to muszą nagle to zmienić i okazuje się, że z tą osobą też fajnie można współpracować. No i propozycja aktywności w nauce zdalnej, ja to tutaj tak nazwałam, aczkolwiek te aplikacje, które tutaj zaproponowałam, również stosuję, kiedy jesteśmy w szkole. Postarałam się tutaj ich wybrać kilka, dlatego że jest ich cała masa. I ja sama też przetestowałam dosyć sporo tych aplikacji.
Natomiast okazało się, że ostatecznie zostałam wierna kilku takim najciekawszym według mnie, aczkolwiek jestem otwarta na różnych szkoleniach, jak poznaję jakieś nowe, to chętnie z nich korzystam i później w praktyce się okazuje, czy one mi się sprawdzają, czy nie. Językowo bardzo polecam wszystkim nauczycielom języków obcych Lyrics Training. To jest strona, na której są piosenki, teledyski z YouTube'a właściwie, z tekstem, do którego później są zadania. Można to jest w ogóle idealne dla każdego do indywidualnej pracy, ale w klasie też można to zrobić. Należy później wpisywać w zależności od stopnia zaawansowania tekst, czyli jest to świetne ćwiczenie na słuchanie, na wpisywanie. No i oczywiście uczniowie bardzo lubią muzykę, dlatego chętnie biorą w tym udział. Stronka Learning Apps to jest również kopalnia ćwiczeń w różnych szablonów, w których każdy może sobie założyć konto i korzystać albo z gotowych, albo tworzyć nowe. WordWallNet. Podobnie, możemy tutaj wykorzystać te zasoby do wykonania jednego ćwiczenia albo do przeprowadzenia całej lekcji. Canva to jest taka strona, z której ja korzystam bardzo często do przygotowania wszelkich grafik, infografik, czy to do wrzucania informacji na stronę internetową szkoły, czy na Facebooka, czy do zaproszeń, czy do dyplomów, a także czasami przygotowuję uczniom jakieś prezentacje. Mam takie dwie ulubione strony z quizami, to jest Quizzes, który tutaj jest na dole pokazany, oraz Quizlet. Pokazałam tutaj również Kahoota, tutaj też taka anegdotka mi się przypomina, kiedy Kahoot wszedł szturmem do polskich szkół, bodajże, nie wiem, w 2018 roku chyba, czy 2017, jeszcze byliśmy wtedy gimnazjum, wszyscy nauczyciele, ci, którzy poznali tę metodę, zaczęli to stosować i po prostu co sala, co lekcja, to było słychać, że uczniowie grają w Kahoota i było super, wszystkim się bardzo podobało, ale po jakimś czasie były takie głosy od uczniów, że pani, a może byśmy zrobili dzisiaj taką zwykłą lekcję już bez tego Kahoota, to też pokazuje, że przesyt, zbyt duże używanie pewnych narzędzi w kółko może spowodować, że przestają być one efektywne, przestają mieć ten walor atrakcyjności. Nearpod, aplikacja, którą ostatnio poznałam dzięki koleżance Ewelinie, która będzie później występować, to bardzo fajna stronka, bardzo intuicyjna, łatwo można tam zorganizować lekcje od początku do końca z różnymi aktywnościami. Kilka dobrych rad na koniec, w nauce zdalnej tutaj głównie. Warto wybrać jedną platformę do nauki, na przykład Office 365, czy Google Classroom, czy inne tego typu platformy, umieszczać tam wszystkie materiały i planować spotkania właśnie tam, czy to jeżeli chodzi o języki obce, czy każdy inny przedmiot, aby uczniowie nie musieli poszukiwać, gdzie mają zadania, gdzie mają się spotkać, co mają zrobić. My w szkole pracujemy na Office, jesteśmy szkołą Microsoftu, dlatego wszyscy uczniowie nasi wiedzą, że tutaj właśnie te informacje znajdą. Podczas zajęć włączać kamerkę. To jest rzecz, którą bardzo polecam. Kiedy uczniowie przynajmniej widzą nauczyciela, bo nie widzą siebie nawzajem, to przynajmniej czują, że mają kontakt z żywym człowiekiem. Mi bardzo brakuje tego, że ich nie widzę. Proszę ich czasami, aby włączyli kamerę. Oni nie chcą ich włączać z różnych powodów. Uważam, że nie należy ich do tego zmuszać. Natomiast jak czasami proszę, żeby na chwilę chociaż włączyli, to robią to i to jest takie bardzo miłe, kiedy możemy sobie pomachać, zobaczyć siebie, zobaczyć, czy się ktoś zmienił. Korzystać z multimedialnych podręczników i e-podręczników też bardzo polecam, zwłaszcza do języków, wydaje mi się, że nie ma co narzekać, oferta jest bardzo szeroka, i urozmaicać zajęcia różnymi aplikacjami. Jakie wnioski z tego wszystkiego? Po szkole ćwiczeń, i tak naprawdę po nauce stacjonarnej i w tym ostatnim czasie zdalnej. Warto poznawać nauczycieli z innych szkół, aby się dzielić wiedzą i wymieniać doświadczeniami. Warto. Warto czasami coś zmienić, aby nauka była ciekawsza i bardziej efektywna, ale należy pamiętać o równowadze. Nawet najciekawsza rzecz, zbyt często powtarzana, staje się po prostu nudna. Także zachęcam do korzystania naprzemiennego z różnych ciekawostek. Jeżeli Państwo skorzystają z czegoś, o czym powiedziałam, to będę się bardzo z tego cieszyć. Ja również zawsze jestem otwarta na propozycje, więc również chętnie skorzystam z propozycji innych. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie.
Dziękuję. I drodzy Państwo, Dorota jest do naszej dyspozycji na czacie, więc jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, być może o narzędzia nawet, czy jakiekolwiek inne, to myślę, że warto pisać. Co jeszcze ważnego? Ja tylko przypomnę, bo tutaj pytania się pojawiają. Dostaną Państwo prezentację w PDF-ie później drogą e-mailową, jak również zaświadczenie o udziale w tej konferencji. Obiecuję, że nie dzisiaj, bo tego nie damy rady zrobić, ale wszystkie osoby, wszyscy Państwo, którzy są zarejestrowani, otrzymają to, więc spokojnie, nic nie, wszystko Państwo trzymają. Dziękuję Doroto i myślę, że na kolejną osobę. Ja tylko zamknę tę prezentację. Przed nami kolejna osoba, kolejny obszar. Staramy się to też robić w pigułce, jak Państwo widzą. Tym razem Ewelina Sołdan. Mam nadzieję, że włączy się już tutaj do naszego spotkania. Cieszę się, że jesteś. Ewelina na co dzień uczy matematyki, a raczej chciałam powiedzieć, teraz uczy informatyki, ale jest matematyczką i nauczycielką informatyki właśnie w ZSO 8 w Gdyni. Odpowiadała w Pomorskiej Szkole Ćwiczeń za oba obszary i zdecydowała się na temat, który dotyczy właśnie narzędzi do pracy zdalnej, które można przenieść do nauki stacjonarnej. Ewelino, oddaję Ci głos. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Ewelina Sołdan i tak jak już Oktawia wspomniała, jestem nauczycielką matematyki i informatyki i z tymi narzędziami, które większość z nas poznała dopiero w tej rzeczywistości zdalnej, miałam wcześniej do czynienia i wykorzystywałam je w pracy stacjonarnej. Dlatego chciałabym tą moją prezentacją zachęcić Państwa, żeby nie porzucać tych narzędzi, kiedy w końcu z ulgą wrócimy do szkoły. Pierwsze narzędzie, moje chyba ulubione z tych trzech, które zaprezentuję, to jest wirtualny zeszyt OneNote z pakietu Office 365, aczkolwiek OneNote jest tym narzędziem darmowym. W jaki sposób prowadzę moje wirtualne zeszyty razem z uczniami? Tu mam stronę tytułową mojego zeszytu do matematyki, który założyłam w pierwszej klasie, na samym początku nauki naszych pierwszoklasistów. No jak widać, mamy tutaj stronę tytułową z cytatem plus takie przyjemne naklejki, które uczniom się bardzo, bardzo podobają. Co tu się jeszcze znajduje na tym początku mojego zeszytu? Mam tutaj stronę, która się nazywa kontrakt. To są wszystkie zasady, które wypracowaliśmy na pierwszej lekcji z uczniami, zasady zachowywania się, zasady zgłaszania nieprzygotowań, zasady dotyczące pisania i popraw sprawdzianów, zasady dotyczące komunikacji, tak, czyli wszystko to, co w kontrakcie klasowym powinno się znaleźć. I tutaj trzecia strona to jest nasz system oceniania, tak, czyli w jednym miejscu ten system oceniania, żeby uczniowie zawsze wiedzieli, za co mogą być oceniani, jaką wagę będzie miała ta ocena, jakie są terminy i jakie są konsekwencje. Po lewej stronie tutaj tej strony widać sekcje. Tak? Te sekcje to są takie, można powiedzieć, podziałki w naszym segregatorze i to, co jest tutaj zamazane na kolor galaktyczny, to są zeszyty uczniowskie. Tak? Wiadomo, RODO, nie będę pokazywać, czyje konkretnie, ale ja jako nauczyciel mam wgląd do zeszytów uczniów. Co tutaj, do czego wykorzystuję? Na matematyce przede wszystkim planuję sobie zajęcia, wnoszę na to się zajęć w taki sposób, że umieszczam fragmenty z podręcznika, podkreślam sobie, dodaję swoje komentarze, czasami wrzucę filmik z YouTube'a do danego tematu albo układam pytania i pracę taką samodzielną dla
uczniów, czyli przygotowywuję sobie, tak, planuję sobie lekcje do przodu, tak jak matematycy w szczególności uwielbiają mieć swój zeszycik, w którym mają swoje rozwiązane zadania, tak, i przygotowane swoje wszystkie formułki, tak ja mam to w moim notesie wirtualnym, do którego mam zawsze dostęp, do którego mogę szybko taką zaplanowaną lekcję skopiować do zeszytów moich uczniów. Także oni też mają tą moją przygotowaną stronę, plus mogą robić swoje notatki. Takie planowanie zaczęłam już 3 lata temu i teraz po prostu korzystam z tego, co zrobiłam 3 lata temu, tak? Zawsze mogę sobie to udoskonalić, mogę sobie coś dopisać, mogę zewaluować, co nie wyszło, i poprawić dane zadanie. W moich notesach znajduje się też coś, co się nazywa biblioteką zawartości. Ta biblioteka gromadzi w sobie wszystkie tematy, które zrealizowałam z uczniami. Wiele szkół w tej chwili ma już tablice interaktywne, szczególnie te szkoły, które brały udział w projekcie, tak, Aktywna Tablica, miały okazję taką interaktywną tablicę sobie zakupić. I wszystkie moje lekcje prowadzę przy użyciu interaktywnej tablicy, na której rozwiązujemy po prostu zadania, piszemy teorie i wszystkie notatki znajdują się właśnie w notesie zajęć, przez to, że tworzone były na tablicy interaktywnej. I moi uczniowie mają w bibliotece zawartości treść wszystkich lekcji z całej klasy pierwszej, tak? No i teraz z klasy drugiej. Czyli kiedy będą chcieli wrócić do któregokolwiek zagadnienia, no to mają taką możliwość. Wiadomo, początki bywają trudne, tak? Bywa czasami chaotycznie, ale zawsze kolorowo. Tak, w OneNote mamy do dyspozycji bardzo dużo różnych kolorów, mamy do dyspozycji mazak taki tęczowy, mamy do dyspozycji mazak galaktyczny, w kolorach lawy, w kolorach morza, co powoduje, że dzieciaki, licealiści sami się zgłaszają do tablicy. I tak, zgłaszają się, nie była taka zasada, że tęczowym pisakiem można pisać tylko i wyłącznie, kiedy ma się danego dnia urodziny, a galaktycznym, jeżeli ma się na sobie coś związanego z kosmosem. I w związku z czym, tak, przed lekcją już niektórzy mi zgłaszali, proszę pani, ja mam dzisiaj urodziny, chcę iść do tablicy. Co było fenomenem na matematyce w szczególności, no bo wiemy, że matematycy no mają problem, tak, z tym, żeby się dzieci do tablicy zgłaszały. Dalej notes zajęć wykorzystuję też w pracy zespołu przedmiotowego matematyków. Tu jest fragment naszego wspólnego zeszytu, w którym mamy propozycje różnych konkursów, mamy propozycje dni tematycznych, to jest też platforma do wymiany materiałów. Uczniowie też w notesie mają, w swoich notesach też mają taką opcję, która się nazywa obszar współpracy. Czyli jeżeli chcemy, żeby uczniowie pracowali w grupie nad jakimś projektem, też mogą to zrobić wewnątrz swojego notesu. To był mój notes zajęć. Drugie narzędzie, myślę, że sporej części z Państwa jest znane teraz w tych realiach zdalnych. Tak jak wspomniałam na początku, z Teamsów korzystałam już dużo, dużo wcześniej i przedstawię, w jaki konkretnie sposób.
Przede wszystkim zespoły klasowe, to jest to, co wszyscy z nas w tej chwili mają założone, czy to przy pomocy Teamsów, czy to w Classroomie, powoduje to porządek, ale też umożliwia komunikację z konkretną klasą, tak, w szczególności ogłoszenia. To jest porządek w zadaniach. To są właśnie te zeszyty, o których mówiłam przed chwilą, dołączone do konkretnych zajęć i jest to wymiana plików. Jak wygląda ta komunikacja? Tak, ja tutaj mam przykład takich komunikatów, które uczniom wysyłałam na Teamsach, czyli tutaj na tym pierwszym komunikacie, gdzie jest robocik, była informacja o kursie dotyczącym robotyki, tak, czy może ktoś jest zainteresowany, mam informację o sprawdzianie z Excela, widać, że to jest taki już komunikat, tak, wyraźny. Mam tutaj krótką ankietę w Formsach na temat tego, kiedy uczniowie chcą pisać sprawdzian, tak, we wtorek czy w czwartek. Została cała grupa oznaczona, więc wszyscy uczniowie dostali powiadomienie, że taka ankieta jest u nich na kanale i mieli okazję zagłosować. No i to, co mam nadzieję większość z Państwa ma, to jest informacja o tym, że mamy zaplanowane spotkania, tak, uczniowie wiedzą, kiedy, o której się zaczyna to spotkanie i gdzie w nie wejść. Zadania. Tak? Zadania to jest właśnie ta zakładka, z której polecam korzystać. W szczególności polecam korzystać z tej terminowości, tak? Bo mamy w zadaniach wyraźny termin rozpoczęcia danego zadania, mamy wyraźny termin zakończenia tego zadania. Uczniowie widzą, które zadania są aktualnie otwarte. My dodatkowo widzimy zadania, które sobie przygotujemy i mamy zapisane na później, tak? Ja tutaj widać, mam już przygotowane kilka zadań dla tej konkretnej klasy, tak? I będę sobie je po prostu później uruchamiać. No i mamy zadania zakończone, czyli zadania archiwalne. Uczniowie chwalą sobie to, że mogą śledzić terminy. Mogą śledzić terminy oddania zadań, nawet jeżeli w treści zadania jest napisane tylko i wyłącznie, że mają do zrobienia zadanie drugie i trzecie ze strony 176, to i tak jest to dla nich pomoc, jeżeli te wszystkie zadania są w jednym miejscu. Tak, nie musimy korzystać z tego za każdym razem, tak? Możemy korzystać do większych projektów, gdzie te terminy są bardziej odległe. Pomoże to naszym uczniom w śledzeniu, co się dzieje. Mamy też miejsce na czytelną instrukcję, tak? Możemy tutaj właśnie na co bezu zastosować, tak? Czyli wymienić konkretnie, czego od dzieci oczekujemy, co będzie oceniane, w jaki sposób mają wykonać dane zadanie. Ja tu mam taki prosty przykład, tak, do zrobienia był fotomontaż, który miał zawierać tutaj takie cztery elementy, plus tytuł tego fotomontażu oraz opis. Wszystko mają w jednym miejscu, tak, czyli nie muszą poszukiwać tych informacji w różnych źródłach, tylko mają jedną zakładkę zadania, w której znajdują się zadania ze wszystkich przedmiotów. W zadaniach jest też możliwość przesyłania prac z telefonu, tak, zdjęć z telefonu, czyli no nie muszą, tak, siedzieć na komputerze, nie muszą pisać wszystkiego na komputerze, mogą napisać na kartce i zrobić tylko zdjęcie. Tak, możemy zamieścić w takiej pracy dodatkowe materiały referencyjne, na przykład film do YouTube'a albo PDF-a, co tylko nam się zamarzy. No i zadania to jest doskonałe miejsce do zindywidualizowania pracy, ponieważ możemy każdemu uczniowi przypisać inne zadanie.
Polecam też korzystać z kalendarza, tak, szczególnie do śledzenia wydarzeń szkolnych. Można połączyć z innymi kalendarzami w naszej placówce. Wpisywać można też wydarzenia osobiste, żeby wiedzieć, czy coś nie koliduje z wydarzeniami szkolnymi. U nas w szkole funkcjonują też zespoły nauczycielskie. Pozwala to na lepszą komunikację ze wszystkimi nauczycielami w szkole, na pracę w zespołach przedmiotowych, na wymianę plików i dyskusję na temat dokumentów szkolnych, taką, którą możemy prowadzić z domu. I trzecie narzędzie, o którym chciałam wspomnieć, to jest to, co już tutaj Dorota mówiła na swojej prezentacji, czyli NIRPOD. NIRPOD jest to narzędzie do przygotowywania interaktywnych prezentacji. I żeby skorzystać z NIRPODa jako nauczyciel, musimy założyć sobie darmowe konto. Tak, darmowe konto w zupełności wystarczy do prowadzenia lekcji, nie wystarczy do przechowywania dużej ilości prezentacji. Ze strony uczniów z kolei nie wymaga logowania, czyli uczniom wystarczy podać kod naszych zajęć, tak, i mogą dołączyć bez problemu zarówno z komputera, jak i z urządzeń mobilnych. Co na takiej interaktywnej prezentacji w NIRPODzie może się znaleźć? Mamy w naszej prezentacji podział na dwa rodzaje slajdów. Mogą to być slajdy zatytułowane content, czyli zawartość, i activities, czyli aktywności. W naszych slajdach z contentem, tak, czyli z zawartością, możemy dodać filmiki wideo, możemy dodać zwykły slajd, tak jak w PowerPoincie, możemy dodać stronę internetową, możemy dodać NIRPOD 3D, to jest taka wirtualna rzeczywistość, tak, wyprawa w wirtualną rzeczywistość, na przykład na Marsa, albo żeby odwiedzić piramidy. Możemy dodać symulację ze strony FED, możemy dodać VR Field Trip, wideo z BBC, prezentację w Swayu, pokaz zdjęć, możemy dodać audio i możemy dodać też naszego jakiegoś PDF-a z komputera. W Activities z kolei znajdują się aktywności Time to Climb, Open-Ended Questions, tak, czyli pytania otwarte, Matching Pairs, czyli dopasowywanie par, zwykły quiz, tak, ABCD, możemy dodać aktywność z Flipgrida, możemy dodać Draw It, czyli narysuj to, tak, możemy dodać aktywności, w których uczniowie będą rysować swoje odpowiedzi. Mamy Collaborate Board, który przypomina najbardziej Padleta. Mamy poll, czyli głosowanie. Fill the blanks, czyli wypełnij puste pola, tak, tekst z lukami. I memory test. Ja tutaj mam screeny z dwóch widoków. Tak, po lewej jest widok nauczyciela, po prawej jest widok ucznia. Tu jest akurat Time to Climb, to jest przyjemna aktywność dla dzieciaków, ponieważ ścigają się pod górkę, tak, rozwiązując quiz, podobnie do Kahoota. Tak, mamy quiz zwykły ABCD, możemy umieścić obrazki, możemy umieścić wideo, możemy umieścić audio, co tutaj nam się zamarzy. Mamy połącz w pary, tak? My jako nauczyciele widzimy uczniów, ile im się udało tych par stworzyć i w jakim czasie. Mamy tutaj to draw it, czyli po prawej jest widok ucznia, tak? Po lewej jest widok nauczyciela, tak? Czyli tutaj no ja dodałam taką kratkę, żeby łatwiej było ten graniastosób narysować. No mamy open-ended question, czyli pytanie otwarte, gdzie uczniowie mogą
napisać swoją odpowiedź bądź nagrać ją przy pomocy audio. Z tych wszystkich aktywności możemy pobrać potem raport, w którym mamy wymienione naprawdę bardzo szczegółowe informacje. W internecie funkcjonuje sporo kursów na temat NIRPODA, ale narzędzie jest tak intuicyjne, że myślę, wszyscy dadzą radę. I tym akcentem dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że skorzystają Państwo, czy nawet zerkną choćby do niektórych narzędzi. Przypuszczam, że Teamsy są już powszechnie znane, bo chyba w edukacji zdalnej dość powszechnie stosowane, ale mimo wszystko to, co pokazałaś, też porządkuje, pokazuje, jak można to w usystematyzowany sposób właśnie prowadzić w modelu już niekoniecznie zdalnym, ale jako uzupełnienie właśnie tego modelu stacjonarnego, więc serdecznie dziękuję. Ewelina też będzie do Państwa dyspozycji na czacie. Widzę, że pytania nie kwitną. Zakładam, że wszystko jest jasne po prostu, ale zachęcam, żeby mimo wszystko jeszcze może dopytać o różne rzeczy. A przed nami kolejna osoba. Czas na Małgorzatę Brodecką, biolożkę, youtuberkę, która była koordynatorką obszaru przedmiotów przyrodniczych. Małgosiu, jeżeli mogę Cię prosić już o włączenie i mikrofonu, i kamerki, żebyś już była z nami, to byłoby super. Widzę, że Gosia będzie z nami teraz. Witam serdecznie. Cześć. Czas na nauczycielskie kombo. Chciałam powiedzieć nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, ale nie ukrywajmy, stricte osobione przyrodni, ale każdy może zabrać też dla siebie to jakby filozofię pracy. Więc Gosiu, scena twoja, oddaję tobie głos. Witam Państwa serdecznie. Chciałam zaprezentować moje nauczycielskie kombo, czyli taki zestaw narzędzi, też metod, które przydają mi się zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej. Cieszę się bardzo, że tutaj mam to wystąpienie po Ewelinie i po Dorocie, ponieważ tutaj one przedstawiły niektóre z narzędzi, które możemy połączyć, które zresztą ja też włączam w to, w jaki sposób prowadzę swoje zajęcia. Ale zanim przejdę do konkretów, to chciałabym zacząć z takiego slajdu. No właśnie, takie zawołanie. Myślę, że może wielu z nas tego doświadczyło w sytuacji, kiedy przyszedł czas pandemii i cisnęło się na usta, kurczę pieczone i co teraz? Trzeba sobie radzić. No właśnie, skąd tutaj to moje kurcze pieczone? Dlatego pozwoliłam sobie porównać to, co jest rolą nauczyciela, czyli tą podstawową, z której nas rozliczają, czyli realizacja podstawy programowej, czyli tutaj ta nasza kura, czyli to takie mięsiwo, którymi musimy nakarmić naszych uczniów, niekoniecznie czy oni przypadają może za mięsem z kurczaka, czy może nie, natomiast to jest to, co my powinniśmy tym naszym uczniom no właśnie podać, czyli tutaj taka nasza rola troszeczkę takiego kucharza, który tą naszą kurę, podstawę programową odpowiednio obrabia i piecze. No ale żeby ta podstawa programowa gdzieś tam została zrealizowana, trzeba ją w taki sposób przyrządzić, żeby ona była przyswajalna dla naszych uczniów. Więc tutaj, jak widzimy, różne wersje podania tego kurczaka możemy zastosować. Czasami trzeba zastosować dodatki spoza tej podstawy programowej, w postaci na przykład, no akurat to jest, załóżmy, że jest to lampka szampana Piccolo, tak? Ponieważ niekoniecznie sama kura, taka mdła będzie dla nich przyswajalna. Czasem niektórzy wolą jakieś tam elementy wizualne, więc tutaj no, my musimy to mięcho, które niekoniecznie może uważamy, że w tej podstawie programowej powinno być, toczą się dyskusje, że ona jest przeładowana, natomiast jesteśmy z tego rozliczani, więc tutaj naszą rolą jest tak upieczenie tego kurczaka, żeby on był w formie przyswajalnej dla uczniów. I w kontekście tego pierwszego slajdu chciałam właśnie zacząć moje wystąpienie i o czym opowiem, o takich trzech elementach.
pierwszym elementem chciałam Państwu przedstawić, tutaj być może część z Państwa zna, metodę odwróconej lekcji, jak można to wykorzystać, jak ja to wykorzystywałam w pracy stacjonarnej, ale też można to zrobić w formie zdalnej, też powiem w jaki sposób. W drugim punkcie chciałam pokazać troszeczkę zalety metody wykorzystania STEAM. Tutaj celowo to A jest w nawiasie, ponieważ ono zostało dodane, jakie to ma znaczenie w głębokim przetwarzaniu. Ja akurat jestem osobą, która, jestem biologiem, ale też bardzo zainteresowałam się neurodydaktyką. Okazuje się, że to, co ma bardzo duże znaczenie, to jest głębokie przetwarzanie tego właśnie, co tego naszego mięcha, które musimy uczniom zaserwować, więc sprawić, żeby to, czego powinni się nauczyć albo jakie umiejętności powinni opanować, by było przetwarzane w sposób głęboki, by trafiało właśnie do tej pamięci długotrwałej, a także ta metoda pozwala na kształtowanie bardzo ważnych umiejętności miękkich, bo nie skupiajmy się tylko na tym, na tej samej podstawie programowej, pamiętajmy też, że potem ci nasi uczniowie idą w świat i przy okazji mają szansę zdobyć kompetencje takie jak kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikację w zespole, czy na przykład przyjmowanie konstruktywnej krytyki albo udzielanie takiej krytyki. I tutaj chciałam pokazać to na przykładowej lekcji, gdzie wykorzystałam właśnie tą metodę. No i na końcu troszeczkę w odniesieniu do tego, co już powiedziała Ewelina, bo tutaj zaprezentowała nam bardzo fajnie możliwości Teamsów, więc też troszeczkę odniosę się do tego tematu. Teraz troszeczkę odwróconej lekcji. Być może dla niektórych jest to temat znany, być może nie, więc jak sama nazwa wskazuje, odwrócona lekcja to nic innego jak pewna zmiana koncepcji lekcji, czyli odwracamy tutaj kolejność, czyli nie studiujemy nowych wiadomości na lekcji, ale uczniowie dostają tutaj do zapoznania materiał czy zagadnienia, nad którym pracują samodzielnie w domu. Są to nowe treści, natomiast w szkole, stacjonarnie bądź też na lekcjach online, oni te wiadomości, tą wiedzę pogłębiają i utrwalają, czyli ją przetwarzają. I tutaj właśnie chodzi, żeby to przetwarzanie było głębokie, żeby uruchamiało właśnie te mechanizmy, które prowadzą przejście do tej pamięci długotrwałej. I rolą nauczyciela, czyli my, kucharze, którzy to mięcho mamy obrobić, to jest wyszukanie w tym całym gąszczu, w tych internetach, które można porównać do śmietnika, na którym możemy znaleźć i rzeczy przydatne, i rzeczy nieprzydatne. Analiza tego pod kątem oczywiście poprawności merytorycznej, doboru treści do tematu, więc tutaj rolą nauczyciela jest jakby przygotowanie takiej bazy dla ucznia, tej wskazówek, jak ten uczeń ma się przygotować do takiej pracy, potem już właściwej, więc tutaj ta rola nauczyciela ogranicza się do tego działania przed zajęciami właściwymi. Natomiast w czasie samej lekcji, tutaj celowo ta sowa, czyli nauczyciel jest jakby w cieniu tych uczniów, ponieważ to uczniowie tutaj są ekspertami, oni wcześniej zaznajomili się z tematem, przejrzeli materiały, które udostępniliśmy i tutaj współpracują, dostają do rozwiązania jakieś zadania, czy na przykład jakiś projekt do zrobienia, zademonstrowanie czegoś i oni są ekspertami w tej dziedzinie, uczą się nawzajem od siebie, no uczą się też tych bardzo ważnych kompetencji miękkich, dogadywania się między sobą, podziału zadań, też łagodzenia konfliktów, natomiast nauczyciel jest wsparciem, więc stąd tutaj ta chmurka, dajcie znać, jak potrzebujecie wsparcia, tak? Więc tutaj ta rola nauczyciela jest troszeczkę w cieniu. Więc to są założenia i tak taka praca metodą odwróconej lekcji wygląda. Można to świetnie połączyć z właśnie pracą metodą, czy taką metodologią STEAM. I teraz przejdę do właśnie wyjaśnienia, czym to jest. Ten skrót, tak jak wspominałam, to A jest w nawiasie, to jest art, czyli sztuka, ten artyzm, który został dodany. Pierwotnie było to jako STEM, czyli tutaj o co chodzi? Jest to nic innego jak łączenie nauki
z technologią, konstruowaniem, sztuką, ale także matematyką. Wiadomo, że w przedmiotach przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia, biologia, też matematyka czy geografia, udział tych poszczególnych elementów też jest różny w zależności od tematu, ale chodzi o to, żeby też dzięki tej metodzie raz, że pracować projektowo, zespołowo, ale też rozwijać kreatywność. Kreatywność to jest bardzo ważna umiejętność, pożądana wręcz na rynku pracy. Nie każdy zagląda nam do świadectwa ukończenia szkoły. Ja się przyznam, bez bicia w życiu czerwonego paska nie miałam, ale cieszę się bardzo, bo miałam w życiu mądrych nauczycieli, którzy właśnie oprócz przy okazji obrabiania tego mięcha robili różne dodatki, przyprawy, które może niekoniecznie w tej podstawie gdzieś tam zawsze były, ale które sprawiły to pobudzanie tej kreatywności i gdzieś tam jestem w miejscu, w którym jestem, mam nadzieję, że w dobrym, jest mi z tym dobrze. No i też wykorzystanie tutaj technologii, ale też przedmiotów codziennego użytku. No i dobrze by było, bo najczęściej najlepiej tutaj przygotowywać zadania, które odwołują się do wykorzystania wiedzy w praktyce, no nie zawsze jest to możliwe, więc to są założenia i istota tej pracy. I chciałam teraz przejść już do konkretów, żeby nie było, że tylko gadam. Ja sobie tą metodę, czyli tą Steamową, połączyłam właśnie z tą metodą odwróconej lekcji i pokażę teraz takie dwa przykłady. Pierwsze to był projekt, czyli to było zadanie, które nie było realizowane na jednej jednostce lekcyjnej, ale uczniowie realizowali je na kilku lekcjach. Na pierwszej lekcji oczywiście to były sprawy organizacyjne, potem mieli oczywiście materiały udostępnione przeze mnie. Teraz o miejscu, gdzie możemy te materiały, tą bazę do przygotowania zamieścić, też jeszcze powiem. I ich zadaniem było skonstruowanie modelu przebiegu translacji. To jest takie zagadnienie z genetyki, które no jest w podstawie programowej, rozumienie przebiegu i powinno być zrealizowane na poziomie rozszerzonym, ale wiem, że uczniowie z tym, no, ze zrozumieniem tego procesu nie zawsze mają, nie jest im łatwo, więc postanowiłam, że skoro mamy dodatkowe zajęcia w ramach pracy projektowej, to oni zrobią po prostu w zespole takie modele i tak jak to zakłada ta metoda Steamowa, oni konstruowali z dostępnych materiałów. Jak widać, materiały były różnorodne i kreatywność była dość duża. Była grupa, która świetny model zrobiła z klocków Lego. Była też grupa, która zrobiła model, który mam do dzisiaj i ja go wykorzystuję przy omawianiu tego procesu. To jest ten model, który tutaj jest w dolnym, nie wiem czy widać strzałkę, którą poruszam teraz, w dolnym prawym rogu, więc tutaj te modele były do wykonania. Mało tego, nie samo wykonanie było tutaj zadaniem, ale tutaj oni też te swoje projekty prezentowali. I dochodzimy do kolejnego ważnej umiejętności, którą uczniowie kształtowali. Po pierwsze, pracowali w zespołach. Musieli nauczyć się podzielić zadania, dogadać, zaplanować ten swój projekt. Oczywiście dostali kryteria oceny i tutaj oceniane były trzy elementy, zresztą ocenialiśmy to wspólnie i były to poprawność merytoryczna, czyli tutaj z tego naszego mięcha, czyli z tej podstawy programowej, z tego naszego kurczęcia, były te elementy, czyli to, co powinni opanować, jeśli chodzi o wiedzę. Następnie oczywiście ocenialiśmy też wykonanie, pomysł, atrakcyjność, tak? Tutaj oczywiście jest to rzecz subiektywna, ale też taką informację zwrotną uczniowie przy prezentacji modelu otrzymywali. No i sama prezentacja modelu. Oni prezentowali to grupowo. Tutaj Państwo dostaną później prezentację i tutaj jest link na tym slajdzie. Jest właśnie, nagrałam króciutki fragmencik samej prezentacji, żeby zobaczyć, że oni rzeczywiście pokazywali, wyjaśniali, jak ten przebieg, przynajmniej fragment takiej prezentacji, więc zachęcam, żeby sobie przejrzeć. I po takiej prezentacji oczywiście zwracaliśmy wspólnie uwagę z pozostałymi osobami w klasie na to, czy stosują terminologię biologiczną, co jak wiemy w przypadku przygotowania do matury jest bardzo ważne, ale też to, w jaki sposób ten model prezentują, czy odmawiane zagadnienia odnoszą do tego modelu. No i na koniec
każdego wystąpienia było możliwość zadawania pytań, więc też można było tutaj podważyć na przykład, że gdzieś tam jest błąd i ci uczniowie mieli też szansę na to, żeby obronić tą swoją pracę. Dodatkowo zadawałam też pytanie osobom, które oglądały prezentacje innych grup, co było dobre, co ci się podobało, albo co byście doradzili w przyszłości, tak? Więc tutaj też mieli okazję zetknąć się z taką krytyką, ale ta krytyka była konstruktywna. Uczyliśmy się też, że to nie chodzi o to, żeby skrytykować, żeby tego człowieka dobić, że jest błąd. I potem każda grupa miała możliwość, jeżeli gdzieś tam były błędy, poprawy tego swojego modelu, więc to, co jest bardzo ważne w szkole, tak, że nie siadaj dwuja, tak, bo tu jest źle i tu jest błąd, tylko uczenie się na błędach, możliwość poprawy i możliwość odniesienia sukcesu, co jest tak bardzo ważne, myślę, w motywacji dla ucznia, więc tutaj takie kryteria oni mieli, tak jak mówię, to trwało kilka lekcji, więc oni dostali materiały, zapoznali się z tym, potem oczywiście była lekcja, gdzie planowali, była lekcja, gdzie przygotowali sam model, no i jedna jednostka poświęcona na prezentację, oczywiście potem wspólnie oceniana. Więc to jest taka praca projektowa troszeczkę dłuższa, natomiast można powiedzieć, no dobrze, ale ja nie mam dodatkowych godzin. No to chciałam pokazać drugi przykład, to jest zadanie, które trwało, może Państwo mi uwierzą, może nie, 15 minut. Tak, 15 minut, też tutaj polecam, nagrałam akurat filmik, ja sobie wymyśliłam, że będzie to w formie challenge'u. To jest też klasa rozszerzona, jak widać też, że można wyjść poza salę. Klasa została, omawialiśmy budowę błony komórkowej, klasa została podzielona na dwa zespoły i challenge polegał na tym, macie 15 minut, macie dwa worki różnych odpadów, oczywiście by umyte, macie 15 minut, żeby skonstruować model budowy błony komórkowej. I potem po 15 minutach każdy zespół będzie miał 2-3 minuty z tego co pamiętam na prezentację. Też tutaj fragment tego challenge'u, więc polecam sobie obejrzeć jak to wyglądało. I można też na jednej jednostce lekcyjnej. Tak, to była lekcja, po to na kolejnych zajęciach omawialiśmy rodzaje transportu przez błonę, więc tutaj uczniowie musieli zrozumieć dokładnie tą budowę chemiczną, no i też musieli zorganizować się w te 15 minut. I zresztą jak widać na tym filmiku, który tutaj jest, oni sobie z tym świetnie poradzili. Tak, więc możemy też tutaj w jedną jednostkę lekcyjną taką metodą popracować. No i ponieważ też łączenie technologii, chciałam zaprezentować bardzo ważne miejsce, bardzo, bardzo fajne miejsce właśnie też od Microsoftu. Tutaj też jest link. Ewelina, która zajmuje się obszarem matematyczno-informatycznym, robiła akurat to zadanie, które pokazuje, jak zrobić baterię z cytryny. I tu polecam, bo tak jak mówię, uczę biologii, ale jeżeli ktoś uczy czy biologii, fizyki, są tutaj gotowe projekty, łącznie z instrukcjami, z materiałami, gdzie w prosty sposób uczniowie poprzez pracę projektową, taką steamową, mogą zrozumieć na przykład działanie prądu. Tak, albo tworzyć sensory, czy na przykład zaprojektować światła na dyskotekę, więc polecam bardzo dużo gotowych projektów do wykorzystania i też czy na informatykę, więc czy na jakieś kółka, czasami spotykam się, że ktoś, no dobrze, mam kółko i co teraz, czy macie jakieś pomysły? Polecam tutaj właśnie w mniejszej grupie skorzystanie z tego projektu. No i teraz, skoro odwrócona lekcja, to gdzieś trzeba osadzić te nasze narzędzia. Ewelina dużo powiedziała o narzędziach Office'a, bo my pracujemy w Office'ie, ale zanim pracowaliśmy w Office'ie, to ja tą swoją taką brytfannę, gdzie tego kurczaka podawałam, wykorzystałam i tutaj też będzie można sobie kliknąć. Osoby, które znają mnie może z superbiologa, być może korzystają też z tych materiałów. To jest taki składnik podstawowy i polecam, bez konieczności logowania dla uczniów, czyli jeżeli nie pracujemy w jakimś Office 365 albo nie mamy porobionych jakichś tam specjalnych platform, to możemy stworzyć sobie taką stronę w Wixie, można tych stron mieć tutaj kilka, ja mam akurat trzy,
i tutaj zamieszczać właśnie materiały, czyli odsyłać, tak jak wcześniej Dorota czy Ewelina wspominała o różnych platformach, czy Quizisach, Quizletach, linkach do różnych Padletów, możemy to wszystko osadzić na takiej naszej Brytfannie i do tego jest przydatne narzędzie. Ja zanim pracowaliśmy na Office, to korzystałam z Google, z chmury googlowskiej i też polecam w ogóle dokumenty w chmurze. Raz, że kończymy naszą pracę z tym, co wypracowaliśmy, czyli nie ma, zapomniałem kliknąć zapisz, ale też mamy możliwość tutaj mieć swój kanał na YouTubie i potem podlinkowywać i osadzać te treści też w naszej stronie na Wixie. I dysk w chmurze jest jeszcze dość fajny, dlatego że prezentacje, które przygotowuję się, ja osadzam na tej stronie mojej właśnie internetowej Wixa poprzez podlinkowywanie. Więc nie mam konieczności ciągłej edycji, odświeżania tej strony, tylko po prostu odświeżam czy edytuję samą prezentację i całość mi się odświeża. Polecam tutaj właśnie przeklikać sobie potem tą moją przykładową stronę i polecam też coś, co wykorzystuję do tworzenia grafik i wiadomo, tutaj kwestia praw autorskich. Jeśli chcemy mieć pewność, że nie łamiemy praw autorskich, polecam Pixabay, to jest ta przyprawa, która te nasze prezentacje gdzieś tam doprawi. Darmowe grafiki, ale też zdjęcia i animacje, jeżeli ktoś montuje filmy, też można fragmenty filmów, na przykład mówimy o lesie, nie mamy czasu iść do lasu, możemy pobrać gotowy film i go skleić z naszą prezentacją. Dorota wspominała już o Canwie, więc też do projektowania takiej strony można stworzyć grafiki w Canwie. Ja tu akurat przygotowywałam grę moją Kalesony Mendla, więc powstawały grafiki do właśnie strony w Wixie, gdzie była gamifikacja. No i polecam też w Wixie ten link taki, czyli ten adres strony, ponieważ w wersji darmowej będzie on długi, więc warto, i ja to zrobiłam na swojej stronie, wygenerować też QR kod, który przydaje się nie tylko do szybkiego trafienia na tą stronę, ale też w innej pracy. No i to jeśli chodzi o sytuację, kiedy uczeń nie musi się logować, no wiadomo, my zakładając konto w Wixie tak, ale potem czy rodzic, czy uczeń ma dostęp do materiału, więc tam możemy osadzić te treści, które chcemy, by uczeń miał do nich dostęp. No i obecnie pracujemy, czyli tą moją platformą tutaj, czyli tą Brytfanną są narzędzia Office, o zeszycie, notesie, zajęć mówiła dużo Ewelina, więc nie będę się rozwodzić. Natomiast co jest ważne, ja dla każdego zespołu założyłam, każda klasa przychodząca do nas do szkoły ma swój notes i tutaj nie wiem, czy widać, jest klasa pierwsza, klasa druga, matura, ma całość materiału i tak jak Ewelina miała tam poszczególne strony czy zdjęcia z tablic, no ja nie uczę matematyki, ale ja tutaj wrzucam, można podlinkować też całą stronę, ale wrzucam właśnie prezentację w chmurze, więc uczeń przygotowując się, robiąc potem powtórki do matury, ma całość materiału do powtórki. No oczywiście jest też ten obszar współpracy, ale o tym mówić nie będę. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, jeśli już musimy pracować w grupach, a musimy pracować zdalnie, to możemy też wykorzystać nową opcję osobnych pokoi. I ja to właśnie wykorzystuję, możemy ustalić ile pokoi, losowo przydzielić uczniów i na przykład takie zadanie na tworzenie czegoś, ja ostatnio miałam zadanie, uczniowie musieli zaprojektować sprawdzian, zostali podzieleni na zespoły, trafili do pokojów i tam nie przeszkadzając sobie współtworzyli dokument, który potem będzie podlegał ocenie, więc też polecam tutaj to narzędzie. I ostatnia rzecz, o której jeszcze Ewelina nie wspomniała, ale dla mnie jest fantastyczna, bo czasem są takie sytuacje, i tutaj chciałam powiedzieć o kolejnej fajnej aplikacji, a mianowicie Microsoft Stream, czyli miejscu taki wewnętrzny szkolny YouTube. Dlaczego mówię wewnętrzny szkolny? Dlatego, że tutaj dostęp do filmów mają osoby, którym my te filmy udostępnimy. I nie wiem, czy Państwo mieli taką sytuację w czasie nauki zdalnej. Ja miałam, że puszczałam jakiś film, na przykład mam u siebie na komputerze zainstalowane jakieś materiały od wydawnictwa, filmy na przykład z doświadczeniami, chcę je, puszczam je w czasie spotkania, a mi uczeń pisze, proszę Pani, ja mam lagi, nie słyszę dźwięku i tak dalej. No ale mówię, dobrze, chcę, żeby ten uczeń to doświadczenie zobaczył, może potrzebuję go obejrzeć ze dwa razy. Więc jest możliwość nagrania, czy całej lekcji,
bądź samego filmu. Wtedy udostępniamy go do celów edukacyjnych tylko określonej grupie, więc nie ma tutaj upubliczniania tego poza tą grupę. I stworzyłam sobie takie kanały, gdzie uczniowie mogą te filmy sobie obejrzeć. Czy czasem w ramach właśnie odwróconej lekcji jest polecenie zajrzyj do filmów. Te filmy można oczywiście podlinkować do notesu zajęć i potem jest taka baza, kanały u mnie są dedykowane danej klasie, mogą sobie zajrzeć do konkretnych doświadczeń, a wiadomo, że teraz z doświadczeniami w czasie pandemii może być różnie. Więc polecam bardzo Microsoft Stream. I na koniec jeszcze taka refleksja do slajdu pierwszego. No właśnie, kurcze pieczone, a co jeśli? No właśnie, jeśli uczeń jest wegetarianinem, tak? Czyli to nasze mięcho z podstawy programowej. I z tą refleksją Państwa zostawię, można się podzielić na czacie, spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że czasami duże znaczenie mają te dodatki, czyli te takie rzeczy wykraczające spoza podstawę, czy umiejętności miękkie, które uczą pewnych rzeczy dodatkowych i okaże się to dla tych uczniów, którzy może niekoniecznie będą biologami i będą kochać mitozę, mejozę, ale przez to, że coś projektowali, prezentowali, nabędą jakieś umiejętności czy dodatków, które kiedyś u nich zaprocentują w przyszłości. Dziękuję Państwu za wysłuchanie prezentacji. Dziękuję Małgosiu serdecznie. Ja tak sobie pomyślałam i tak westchnęłam, bo moja biologia była traumatyczna, więc pomyślałam sobie, że gdyby te dodatki wszystkie były na tej biologii, a nie tylko ta nieszczęsna mitoza mejoza, której nie rozumiałam i dopiero zrozumiałam dzięki Gosi i piosenkom biologicznym. Gdyby było inaczej, to no być może robiłabym inne rzeczy w życiu, ale to już inna sprawa. Dziękuję bardzo serdecznie. Zachęcam do komentowania na czacie. Przed nami też kolejna część, już powolutku zmierzamy do finału. W każdym razie zapraszam teraz na wystąpienie naszego gościa. To jest pani profesor Akademii Marynarki Wojennej, doktor habilitowanej Astrid Męczkowskiej-Christiansen, kierownika Katedry Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Pani profesor zabierze nas w świat praktyk studenckich. Ja zapraszam panią profesor, bo wiem, że jest z nami, tylko prosiłabym o włączenie mikrofonu i kamery. I to jest przedostatnie wystąpienie dzisiaj. Ja też udostępnię już prezentację. O, jest prezentacja. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy ja mogę sobie, tak, mogę sobie przerzucać? Na dole na pasku powinno być, w razie czego ja służę pomocą. Usłyszałam przed chwilą bardzo ciekawe rzeczy, żałuję, że nie mogłam od początku uczestniczyć w konferencji. Bardzo mi miło na tę okoliczność i dziękuję za zaproszenie. Żałuję, bo to było bardzo ciekawe i no niestety miałam wypad ze studentami. No to, może nie niestety, bo też się cieszę ze swojej pracy, podobnie jak Państwo się cieszycie ze swojej, ale czuję, że coś mi dzisiaj umknęło. Ale mamy nagranie i z radością udostępnię pani profesor, może nawet będzie można pokazać studentom. Bardzo chętnie skorzystam i z przyjemnością, jeżeli będzie dostępne do weekendu, to sobie obejrzę. Jesteśmy w przededniu sesji zaliczeniowej, więc wszyscy mamy dużo, dużo pracy i studenci chyba problemów, im się wydaje, że mają problemy. A czasami my też mamy problemy związane z tym, jak już mówimy o problemach, co zrobić z praktykantami w szkole, prawda? Moje doświadczenie jest trochę podwójne, albo nie, potrójne, bo ja byłam i praktykantką, dlatego że ja skończyłam studia nauczycielskie, więc wiem, co to jest i pamiętam do dnia dzisiejszego, co to znaczy odbywać praktyki w szkole i byłam nauczycielem przez parę ładnych lat. No a teraz jestem nauczycielem akademickim, pracownikiem akademickim, również badaczem i tak próbuję troszeczkę z trzech stron się różnym rzeczom przyglądać. Nauczycielskie praktyki zawodowe, tak powinnam zatytułować tytuł mojego wystąpienia, bo o tym będę mówiła. Co prawda nie chcę się tutaj szczególnie pochylać nad aspektami formalnymi, bo to sobie można w różnego rodzaju zarządzeniach przeczytać. Tutaj przede wszystkim standardy kształcenia nauczycieli o tym mówią. Natomiast zaintrygował mnie subtytuł, a właściwie to jest tytuł, który został zaproponowany przez panią Oktawię, po co, jak i co. No i w związku z tytułem, który niby nie ma bogatej treści, a to naprawdę treść jest tak szeroka i ogólna, że daje do myślenia, musiałam sobie sama troszeczkę moje myślenie o praktykach przeformułować, co zresztą też czyniłam w związku z innymi okazjami, między innymi z Żanetą Chorutą-Kojką, zajmując się pisaniem takich oto poradników praktyk. Też nie sądzę, żebym kiedykolwiek sama wpadła na pomysł do głowy, że to można spisać. No dobrze, będę mówiła
kilka aspektów tutaj podniosę. Jeżeli się rozpędzę, to proszę nie zatrzymać w którymś momencie, bo nie wiem, czy wszystko zdążę powiedzieć, czy nie, bo treść mi się w tej chwili wydaje bogata, w przeciwieństwie do tego, co myślałam, dajmy na to, 2 miesiące temu. Kiedy mówimy o studenckich praktykach zawodowych, to tak naprawdę myślimy o różnych ich wymiarach, dlatego że one mają znaczenie zarówno dla instytucji, myślę tutaj o systemie szkolnictwa, o doborze nauczycieli, o rozwoju, że tak powiem, kadry naszych szkół, co ma znaczenie nie tylko dla szkół, nie tylko dla uczniów, ale dla społeczeństwa jako całości. To jest ten bardzo szeroki aspekt. Ma oczywiście takie znaczenie też wąskoformalne, może nawet nie wąskoformalne, ale znaczenie, które zostało nadane przez, no na przykład dzisiaj przez standardy kształcenia nauczycieli, czyli te wszystkie instytucje, które certyfikują, akredytują, określają wymagania w stosunku do poszczególnych grup zawodowych. W naszym przypadku jest to MEN. Mamy też społeczny wymiar realizacji praktyk, dlatego że tutaj mamy do czynienia z wchodzeniem nauczyciela w rolę społeczną. Nie tylko w rolę zawodową, ale rolę społeczną określoną między innymi przez pryzmat oczekiwań społecznych, które temu nauczycielowi, tym osobom występującym w tych rolach się stawia. Są również dla młodych nauczycieli doświadczeniem kulturowym. Ja to nazwałam zanurzeniem w kulturze szkoły, wykorzystując troszeczkę taką etnograficzną terminologię. No i też mają wymiar osobisty, dlatego że stanowią źródło samopoznania. Miejmy nadzieję, że część nauczycieli, chociaż to nie zabrzmi dobrze, część przyszłych nauczycieli po pierwszych praktykach zawodowych na przykład zrezygnuje z kontynuacji swoich zamierzeń, albo już decydując się na ukończenie studiów, w zanadrzu będzie miała inny zawód. I miejmy nadzieję, że też będzie część nauczycieli, tak zawsze jest, którzy odczują tym większą pasję do realizacji tego zawodu w przyszłości. To zależy od tego, jak my w tych praktykach czujemy i jak czujemy się, że się sprawdzamy, mówię teraz z pozycji praktykantów. I teraz trochę o tych poszczególnych aspektach, które gdzieś tam próbowałam sobie zidentyfikować, powiem. Rola zawodowa nauczyciela, tak samo jak rola zawodowa każdego profesjonalisty, jest definiowana przez przede wszystkim strukturę jego kompetencji, mówiąc inaczej, przez to, co człowiek potrafi robić dobrze, dlatego że ja przyjmuję tutaj taką najlepszą definicję kompetencji, jaką znam, za Frankiem Masterpaskwa, który po prostu napisał, taki znany psycholog na świecie, zajmujący się kompetencjami, zdefiniował to tak, kompetencja to jest po prostu dyspozycja do robienia czegoś świetnie, lubię się trzymać tej definicji. Teraz, kiedy mówimy o kompetencji profesjonalnej, to wiemy, że jest to twór niezwykle złożony, jest to twór wielowymiarowy, który z jednej strony łączy takie kwestie jak osobiste predyspozycje, jak predyspozycje i różnego rodzaju ramy osobowościowe, także ze strukturą kompetencji rozumianą w kategoriach bardzo formalistycznych, jako zespół umiejętności, wiedzy, również postaw. Kiedy definiuje się kompetencje, to mówimy tutaj przede wszystkim o, zazwyczaj mówimy tutaj przede wszystkim o wiedzy i o umiejętności, ale musimy też pamiętać, że mamy jednak do czynienia także z pewnymi zdolnościami, uzdolnieniami, innymi predyspozycjami osobowymi. Ja myślę, że Państwo tutaj mi zaprzeczycie, że nauczyciela między innymi powinna cechować cnota cierpliwości, a ta cierpliwość jest związana nie tylko z osobowością, ale także z tym, jak na jakiej, że tak powiem, bazie neurofizjologicznej nasz układ nerwowy funkcjonuje, czyli to są takie już, wchodzę tutaj w niuanse. Ale co jest jeszcze ważne, kompetencja jest także definiowana przez motywację, to znaczy my nie będziemy robić dobrze tego, czego nie lubimy i vice versa, ale także samoocenę. Nie będziemy robić dobrze tego, czego nie czujemy, może inaczej, o czym nie myślimy, że moglibyśmy to mówić dobrze, trochę się zapętliłam, ale chodzi o to, że ocena, samoocena naszych możliwości w obrębie jakiejś domeny decyduje o rzeczywistym rozwoju tychże możliwości. Czyli nie chodzi tu o jakąś ocenę obiektywną tego, co ja potrafię, czego nie potrafię, ale chodzi tutaj o budowanie przekonania, że masz zadatki albo robisz to dobrze i będziesz to potrafił robić jeszcze lepiej. I to, może dopowiem, może nie, ale też jest jednym jak gdyby z wymiarów, które mówią nam o tym, w jaki sposób pracować z praktykantem. Problem wejścia w rolę zawodową jest także związany z taką problematyczną relacją pomiędzy teorią a praktyką. Wysłuchałam poprzedniego wystąpienia, przynajmniej w jego znaczącym fragmencie, i tutaj cieszę się, że, może nie cieszę się, ale wykorzystam od razu moment, w którym mówiła przedmówczyni o operacjonalizacji wiedzy. Prawda? To nie jest tak, że my stosujemy wiedzę w praktyce, że kompetencja polega na tym, że ja wiem,
przyjdę do pracy i zastosuję to, co wiem. To tak nie działa. Niezbędnym aspektem efektywnego wykorzystania tego, co wiemy, jest przetworzenie naszej wiedzy w procedurach działania. Zwłaszcza w tych formach działania, które mają charakter związany z funkcjonowaniem w sytuacjach problemowych, tam gdzie musimy wymyśleć, obmyśleć, gdzie nie mamy gotowca, gdzie nie mamy gotowego wzorca i zwyczajne naśladownictwo nie wystarczy. A zatem, kiedy pomyślimy o przygotowaniu się do roli zawodowej w trakcie praktyk i zastanowimy się nad tą triadą, naśladowanie, czy praktyka ma polegać zawodowa na tym, że ja się uczę od mistrza i naśladuję krok po kroku jego czynności, a może stosuję to, co zdobyłam w trakcie studiów i próbuję to bezpośrednio aplikować w pole działania, czy też może rekonstruuję, a mówiąc o rekonstruowaniu, tutaj to re jest zaznaczone w nawiasie, ja wiem, że to nie po polsku trochę, ale myślę tutaj o twórczym przekształcaniu w trakcie praktyki, twórczym, a zarazem refleksyjnym, tego, czego do tej pory się nauczyłam, wszystko jedno, czy w działaniu wcześniejszym, czy poprzez teorie i wykłady i zajęcia na uczelni wyższej, to raczej stawiałabym tutaj na to rekonstruowanie. Więc jakby stawiam taką tezę, że praktyka i uczenie się poprzez praktykę, dlatego że praktyka jest formą uczenia się, jest związana z twórczym przekształcaniem moich dotychczasowych zasobów w trakcie działania. I to jest to właściwe źródło nauczycielskiej kompetencji. Gdyby przenieść ten wątek na plan czysto formalny, ja tego absolutnie nie będę omawiać, to zwracam tylko uwagę, że cele praktyk zawodowych, nauczycielskich, one zostały ściśle określone w rozporządzeniu. Tak? To są standardy kształcenia nauczycieli, rozporządzenie ministra edukacji narodowej ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2019 roku, więc tutaj sobie można te cele doczytać. One są oczywiście znacznie bardziej uszczegółowione, one się odnoszą do różnych sfer działania nauczyciela, nie tylko dydaktycznej, rzecz jasna, także do wychowawczej, do budowania interakcji, do uczenia się samodzielnego i tym podobnych rzeczy. A teraz przejdźmy do problematyki roli społecznej. Rolę społeczną nauczyciela wyznaczają, jak to z rolą społeczną jest, jego uprawnienia, jego obowiązki, oczekiwania społeczne, czyli tego, czego od nas się oczekuje z zewnątrz. Rola społeczna jest jednocześnie takim typem, taką formą ramy. To znaczy, to jest coś, co jest nam narzucone przez szkołę, strukturę instytucji, w której funkcjonujemy, przez społeczeństwo, przez kulturę wykonywania zawodu, czy jeszcze szerzej kulturę szkoły, kulturę edukacji w różnych jej wymiarach, czasami lokalnym, czasami ponadlokalnym. Ta rama trochę może usztywniać nasze funkcjonowanie, trochę może być ciasna. I tak naprawdę proces wchodzenia w rolę zawodową nauczyciela i w rolę społeczną nauczyciela będzie mieścił w sobie dwa aspekty. Z jednej strony jest to aspekt indywiduacji, to znaczy chcę to robić po swojemu, będąc nauczycielem chcę być sobą. Z drugiej strony jest to aspekt socjalizacji, a zatem nakładania na mnie tej ramy albo wtłaczania się w tej ramie. Jest to proces, który jest związany z napięciem pomiędzy tym, co indywidualne, a pomiędzy tym, co społecznie narzucone, pomiędzy tym, co wynika z moich własnych zasobów personalnych, a pomiędzy tym, co wynika z konwencji kulturowych i wymagań instytucji. A zatem mamy tutaj praktykę rozumianą jako okazję niezbędną do integracji struktur osobowościowych i wyzwań roli zawodowej. No i w tym procesie integracji, oczywiście integracja jest stanem pożądanym, ten praktykant musi się sobie przyglądać. Czy jestem w stanie w tej ramie funkcjonować i na ile? Albo czy moje ja przypadkiem nie jest zbyt obszerne, aby w tej ramie się zmieścić. To połączenie tego, co społeczne i formalne i narzucone z tym, co indywidualne, ono też ma swoje odniesienie do problematyki uczenia się w organizacji, uczenia się w miejscu pracy, czy uczenia się przez praktykę. Ja tutaj mogłabym wykorzystać koncepcję, którą na pewno Państwo świetnie znają, koncepcję refleksyjnego praktyka Donalda Schona. I te aspekty indywidualne i społeczne również mieszczą się w niej, kiedy Schon pisze o tym, że refleksyjny praktyk, a refleksyjny praktyk to dla niego profesjonalista po prostu, kompetentny profesjonalista,
Refleksyjny praktyk to ktoś, kto łączy mistrzostwo, ramę, z artyzmem, indywiduację. Praktyki także służą temu, żeby te wzorce ramy społecznej narzuconej na wypełnianie roli zawodowej, roli nauczyciela, rozpoznać. To jest okazja do socjalizacji do roli nauczyciela jako roli społecznej. To jest okazja do rozpoznania tego, jakie oczekiwania się przed nami stawia, jakie są kulturowe wzorce wypełniania tej roli, na przykład wzorce komunikacyjne, wzorce behawioralne, czyli związane z tym, jak się zachowywać, całą sferą obyczajowości postępowania, a także wzorce aksjologiczne. Praktykant wchodzi tutaj w normy wartości. Oczywiście to może zabrzmieć idealistycznie to, co ja mówię, ale ja sobie sama zdaję sprawę z tego, że różne środowiska, w tym środowiska różnych szkół, różnych grup nauczycieli, mogą prezentować różne etosy i różne, że tak powiem, treści socjalizacyjne. I efekt odbywania w praktyk w takim lub innym miejscu przez studentów wcale nie musi być jednolity. Wzorce mają znaczenie. Bardzo silnym aspektem takim socjalizacyjnym, czyli mówiąc inaczej, kształtującym sposób funkcjonowania człowieka w roli społecznej, w roli zawodowej, jest modelowanie. I tu też Państwo pewnie doskonale wiecie, że modelowanie polega na tym, że my, osoby funkcjonujące w instytucji, oddziałujemy własnym przykładem na tych, którzy do tej instytucji czy organizacji wchodzą. Uczenie się przez modelowanie, inaczej teoria społecznego uczenia się mówi, że modelowanie zachodzi poza, albo inaczej, nie zawsze zachodzi z udziałem świadomości. Mówiąc inaczej, postępowanie zgodnie z wzorcami, które są silnie obecne w otoczeniu, może mieć charakter spontaniczny, może mieć charakter związany z tak zwanym uczeniem się mimowolnym, kiedy robię tak jak inni, ale tak naprawdę nie wiem ani co, ani dlaczego tak robię. Zanurzenie w kulturze szkoły. Szkoła to też pewna rzeczywistość kulturowa. Można powiedzieć, że ile szkół, tyle kultur. Można też powiedzieć, że mamy jakąś kulturę szkoły o charakterze bardziej powszechnym. Są badacze, którzy się tym zajmują i stawiają te pytania. Ale z punktu widzenia wchodzenia w rolę zawodową nauczyciela i rolę społeczną nauczyciela, ważne jest to zanurzenie się w kulturze szkoły, które rozumiem jako doświadczenie bycia członkiem społeczności szkolnej. Więc inaczej, z takiego porządanego punktu widzenia, praktykant, osoba odbywająca praktykę, powinna poczuć, że jest częścią społeczności szkoły. Może niepełnoprawnym, może niegotowym, ale w kulturze szkoły, tak jak i w innych kulturach i innych społecznościach, nie wszyscy jesteśmy sobie równi i nie wszyscy mamy identyczne zasoby. Ta kultura szkoły także uczy zmiany perspektywy, jakby zanurzenie w kulturze szkoły, uczy zmiany perspektywy z bycia uczniem na bycie nauczycielem. To też wymaga trochę czasu. Mamy też do czynienia z takimi teoriami, które pokazują, jak ważne jest dla kształtowania naszych zasobów, ale też osobowości w ogóle i kompetencji, jak ważne jest uczenie się w kontekście miejsca. Chodzi tutaj o doświadczenie sytuacji w ich rzeczywistym wymiarze, nie książkowym, nie podręcznikowym, nie wypieszczonym, nie wygładzonym. Dlatego, że to, co nas zaskakuje, to, co jest rzeczywiste i to, co może niekoniecznie jest przystawalne do podręcznikowych ram i teorii, czyli taka sytuacja zderzenia się z praktyką, a mówiąc psychologicznym językiem, sytuacja dysonansu poznawczego, jest czymś, co najbardziej prowokuje myślenie i buduje postawę refleksji nad praktyką. Postawę kluczową w ogóle dla efektywności praktyk, nie tylko studenckich. I teraz w tym kontekście można sobie zadać pytanie o rolę nauczyciela, o rolę tych, którzy w instytucji już są, bo ja mówię o nauczycielu jako nie tylko opiekunie praktyk. Mówiąc o nauczycielu, mam tutaj na myśli osoby pracujące w szkole, zatrudnione w szkole. Co jest to ich zadaniem, co jest naszym zadaniem. Z jednej strony przewodzenie, instrukcje, wskazówki, pokazanie tej kultury szkoły od wewnątrz. Z drugiej strony towarzyszenie temu praktykantowi, które ja rozumiem jako ukierunkowywanie jego doświadczeń. Zobacz, to jest ważne, tego warto spróbować, tu warto być. Chodź, a zobaczysz. I ciągłe pobudzanie refleksji, które jest rolą mentora, opiekuna,
nauczyciela. Praktyki są też, powinny stanowić także ważne źródło samopoznania. Oczywiście taką elementarną rzeczą w tej kwestii jest rozpoznanie moich mocnych i słabych stron, prawda? Wtedy poznaję siebie. Do widzenia. Przepraszam, ja ekipę remontową wypuszczam, mam trochę taki dzień, jeden z wielu kłopotliwych. Poznajemy nasze możliwości i ograniczenia. Próbujemy siebie w ramię, czyli jak gdyby przeżywamy, doświadczamy, mówię o tym z perspektywy praktykanta, doświadczamy tego napięcia pomiędzy indywiduacją a socjalizacją. Pojawia się także refleksja, która jest źródłem mojej metawiedzy, nad tym, co wiem, czego nie wiem, gdzie są moje ograniczenia, co potrafię zrobić, z czym się wiąże pewne ryzyko. To także efekt samopoznania. A zatem, konkludując, chodzi tutaj o to, żeby praktyka stawała się źródłem dla konstruowania krytycznej refleksji nad samym sobą, nad własnymi zasobami, ograniczeniami i perspektywami rozwoju. Szczególne znaczenie mają tutaj zdarzenia krytyczne, to jest kategoria wprowadzona przez Tripa do pedagogii, czyli nauki o nauczycielu. Czym są zdarzenia krytyczne? To są takie zdarzenia, że staję przed ścianą, mówiąc o praktyce nauczycielskiej. Podam przykład z mojej biografii. Kiedyś pracowałam z maluszkami, małymi dzieciakami, klasy 1-3. Tak sobie mówię maluszki, bo teraz pracuję ze studentami, więc jest kontrast. No a potem tak się złożyło, że zaczęłam pracować w szkole podstawowej w 8 klasie i uczyłam języka angielskiego i moje zderzenie z nastolatkami, szczególnie jedną klasą, okazało się tego stopnia trudne, że powstrzymując się od płaczu, bo stwierdziłam, że nie będę płakała przy uczniach, jakaś taka trudniejsza sytuacja wychowawcza i bunt na pokładzie, z którym sobie nie poradziłam, wyszłam z sali, żeby popłakać się poza salą, a potem stwierdziłam, jak już tak jedna łezka mi pociekła, że nie, ja nie muszę tu wracać, to nie moja bajka chyba, ja tego nie chcę więcej doświadczać, w związku z czym bez zakomunikowania czegokolwiek komukolwiek stwierdziłam, że udam się w drogę powrotną do domu. Znaczy po 20 metrach przejścia korytarzem, wtedy były długie korytarze w szkole numer 1 w Gdyni, zatrzymał mnie inny nauczyciel, powiedział, ty mała, idź do domu i sobie tam popłacz, albo coś sobie przemyśl, a pójdę do klasy, ale mam nadzieję, że się jutro spotkamy. Także spotkaliśmy się następnego dnia. To było zdarzenie krytyczne, które dało mi bardzo dużo do myślenia. Nie będę rozwijała, ale czasami moim studentom mówię o efektach tych przemyśleń. Tych zdarzeń krytycznych jest wiele. To może być tak zwana wpadka, prawda? Nie uda mi się to, co zamierzałem zrobić. To może być ocena moich działań, która wydaje mi się nieadekwatna do możliwości. To może jakaś być nowa informacja, której dowiaduję się o sobie, o tym, jak wypełniam swoją rolę. To może być problem, który dla mnie jest nie do rozwiązania. Szczególne znaczenie mają te zdarzenia krytyczne. One nie mogą być źródłem, nie powinny być źródłem poczucia porażki, bez sensu działań. Ale dzięki wsparciu mentora, dzięki wsparciu kogoś, kto może, potrafi i towarzyszy w refleksyjny sposób zostać przekształcone na konstruktywne rozwiązania albo konstruktywne wnioski, jakkolwiek banalnie to brzmi. Opiekun, mentor, który towarzyszy temu procesowi samopoznania podczas praktyki, jest także kimś, trzeba o tym pamiętać, kim ten praktykant się jak gdyby przegląda jak w lustrze. Koncepcja ja odzwierciedlonego. Ja jestem akademikiem, więc ja czasami wrzucam takie rzeczy, bo tak mam. Co to znaczy? My patrzymy na to, jak oceniają o nas inni, jak patrzą na nas inni, co myślą o nas inni, co myślą o naszym działaniu i to, co odbieramy z tego lustra od innych. Buduje nasze oczekiwania w stosunku do samych siebie. A potem to działa trochę tak, jak koło samospełniającego się proroctwa. A zatem pamiętajmy, że jesteśmy lustrami, którym studenci, praktykanci się przeglądają. To też jakaś forma odpowiedzialności. No i teraz pytanie, co z tym studentem na praktyce w ogóle robić, jak go traktować? Ja wiem, że czasami to jest po prostu nieznośne dziecko, jeszcze jedno dziecko, kula u nogi, prawda? Ktoś, kim trzeba się zająć, to czasami jest, nie wiem, może chce wyjść i opowiedzieć, jak tutaj źle jest w tej naszej szkole, albo jakiś obserwator, ewaluator, albo podglądacz, albo może jeszcze nieprofesjonalista, albo ktoś w drodze. Istota ucząca się, która, tak jak my, popełnia błędy. Ważne, żeby wyciągała z nich wnioski, przekształcała konstruktywnie na zwiększone zasoby doświadczenia i tak dalej. Teraz, jeżeli tak, to co z tym zrobić? Kto odpowiada za studenta?
No, powiedziałabym, że my wszyscy odpowiadamy za studentów. Nie tylko ten nauczyciel, który jest opiekunem z ramienia uczelni, nie tylko ten nauczyciel, który jest opiekunem w szkole, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, dlatego że wszyscy jesteśmy członkami, elementami tego kontekstu, który tworzymy. Jednostkami funkcjonującymi w jej kulturze i wyrażającymi jej wzory, jej rytuały, jej normy. Nie lubię konkluzywności, ale gdybym miała na koniec tego wystąpienia, w którym pewnie parę rzeczy nie powiedziałam, o paru rzeczach nie powiedziałam, które zamierzałam, bo jest krótkie, ale gdybym miała jakoś to tak skonkludować i wrzucić garść, no nie chcę mówić dobrych rad, ale sugestii, może tak, które mnie osobiście wydają się ważne, to powiedziałabym, że po pierwsze, zasada otwartych drzwi dla studenta praktykanta. Chodź, zobacz, pokażę ci. Wchodzenie w interakcję, w komunikację. Co z tego, że ja nie jestem opiekunem, ale ja jestem częścią środowiska, częścią świata szkoły. I jeżeli zależy mi na tym, żeby tworzyć nowym pokoleniom nauczycieli, jak najlepsze warunki dla uczenia się, to otwieram drzwi, pokazuję, komunikuję się, współpracuję. Dzielenie przestrzeni. Daj mu własną szafkę. Oczywiście nie chodzi tylko o szafkę i o wieszak. Chodzi tutaj o dobre samopoczucie, o oswojenie miejsca i sytuacji. Bez tego poziom lęku przeważy nad walorami płynącymi z uczenia się. Obserwacja i feedback. Jesteśmy jako nauczyciele, teraz mówię tutaj akurat o nauczycielach, którzy są nauczycielami opiekunami lub nauczycielami przedmiotowcami, do których przychodzą studenci, praktykanci. Obserwujemy i jesteśmy wrażliwi nie tylko na ramy, ale także na szczegóły. Obserwacja nie ma sensu wtedy, kiedy kończy się jedynie oceną, jakimś tam zaliczeniem w dzienniku praktyk. Żeby praktyka rzeczywiście miała wymiar pouczający, efektywny z punktu widzenia rozwoju kompetencji i rozwoju poznawczego, niezbędna jest informacja zwrotna. Informacja zwrotna, która musi być tak sformułowana, żeby pobudzić do refleksji nad tym, co i jak robię. Mentoring tak zwany. On ma tam dwie warstwy. Załóżmy, że jednym z jego aspektów jest modelowanie, oddziaływanie przykładem, o którym już mówiłam. Ale drugi, znacznie ważniejszy, tak zwany coaching poznawczy. Stymulowanie rozwoju poprzez stawianie pytań, poprzez dostarczanie sugestii, poprzez czynienie uwag. Tu nie chodzi o uwagi takie, nie wiem, represjonujące, porządkujące jakieś tam, ale takie, nie wiem jak to nazwać w języku polskim nawet, jest coś takiego, taki hints, taka myśl, taka drobna sugestia, która może nie do końca dopowiedziana, ale wrażliwego i poszukującego człowieka zawsze będzie prowokowała do myślenia. To jest też niezwykle ważne dla rozpoznawania swoich mocy, możliwości i ograniczeń. I też bardzo lubię w tym, kiedy mówię w ogóle o uczeniu się przez działanie, uczeniu się przez praktykę, bardzo lubię taką koncepcję, która odnosi się do terminowania poznawczego, jakkolwiek dziwnie brzmi to językowo. Cóż to takiego? To jest taka sytuacja, kiedy profesjonalista i adept współpracują ze sobą. To nie polega na tym, że adept robi jakieś czynności mniej wymagające, tam parzy kawę czy przygotowuje pomoce dydaktyczne, ale chodzi o to, że i ten silny, i ten słabszy rozwiązują wspólnie problemy poznawcze. Nie ma lepszej w ogóle okazji dla uczenia się, dla nabywania kompetencji profesjonalnej. To tak zostało zbadane i przez psychologów kulturowych, i przez tych, którzy się zajmują kompetencją, niż to, jak właściwie pracuje w pracy projektowej. Prawda? My marzymy o tym, żeby pracować lepszymi od siebie, bo to nie książki, czytanie i tam staranie się i przygotowywanie, ale jakoś to idzie samo. Jak pracuję z lepszym od siebie, to ja się bardziej staram, są te aspekty motywacyjne i więcej czerpię i odważniej działam, bo mam kogoś, kto wspiera, kto jest większy obok mnie, tak jak dziecko i dorosły trochę. A zatem to terminowanie poznawcze, to bycie razem, w duecie, w zespole i wspólne rozwiązywanie problemów jest najlepszą formą praktyki, czy elementem, aspektem praktyki, jaka może się przydarzyć, najlepsza z punktu widzenia walorów dla rozwoju kompetencji. Oczywiście nie ma też współpracy z praktykantem bez stawiania wymagań. Nie jest coś takiego,
w pedagogice, w psychologii, w filozofii wychowania jak przymus rozwojowy. Tak samo jak dziecku stawiamy wymagania, prawda? I cieszymy się, jak je spełnia, jego autonomia coraz bardziej wzrasta, to tak samo stawiamy wymagania praktykantowi, ale oczywiście wymagania rozsądne. To znaczy, stawiając wymaganie, zastanawiam się, jakie ono ma znaczenie dla jego rozwoju, do czego dojdzie, czego się nauczy, do jakich przekonań dojdzie, albo do jakiej refleksji go to skłoni. No i na koniec, komunikacja. I tak mogłabym zakończyć właściwie, bo chodzi tutaj nie tylko o taką komunikację w znaczeniu formalnym, komunikację, która służy takim czy innym celom, ale o to, żeby praktykant poczuł się przede wszystkim w miejscu odbywania praktyki jako osoba, której się słucha, która może coś powiedzieć, która może zapytać, która może podejść i z którą się rozmawia w różnych wariantach. Dziękuję bardzo. Chciałabym serdecznie podziękować Pani Profesor. Myślę, że bardzo ważne słowa, szczególnie o tym refleksyjnym praktyku, o tej przestrzeni współdzielonej, o tak naprawdę relacji, którą budujemy. Myślę, że wiele różnych myśli, no ja zabieram dużo dla siebie, więc myślę, że zachęcę za chwilę zresztą też osoby, które są z nami, do podzielenia się refleksją. Z całego serca dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Troszkę wyszło chaotycznie, ale Pani Oktawia wie, że dzisiaj rano to przygotowywałam, bo plan był troszeczkę, znaczy między wykładami, bo plan był troszeczkę inny, ale zmobilizowałam się, to są takie hasła, może coś jeszcze napiszę. Znaczy Pani Profesor, ja powiem tak, jestem pod ogromnym wrażeniem i nie czynię to tego z kurtuazji, tylko naprawdę jest tyle refleksji, tyle myśli i porobiłam bardzo dużo notatek. Zresztą też wrzuciłam link już naszym uczestnikom, więc myślę, że to jest bardzo otwierające wiele ścieżek, więc naprawdę serdecznie dziękuję. A Państwo dostaną również poradniki, tworzone dla opiekuna praktyk i dla studenta, które właśnie Pani Profesor też tworzyła, więc jeszcze ten taki pakiet niespodzianek, że tak powiem, dobrych, refleksyjnych na pewno Państwo otrzymają. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. A ja zapraszam na ostatnie, krótkie już moje takie podsumowanie dzisiejszego wydarzenia. Tylko momencik, teraz potrzebuję, żeby tutaj. Ostatnie wystąpienie, które chciałabym poświęcić edukacji relacyjnej, też podsumowując w zasadzie to, co powiedziała Pani Profesor, która mówiła o tym, żeby otworzyć drzwi, dać szafkę, oczywiście metaforycznie tej osobie, która jest z nami, temu młodemu człowiekowi, który wchodzi do zawodu, który staje się adeptem. Ja odniosę się do tego, że w ogóle dzisiaj edukacji relacyjnej nam trzeba, szczególnie w czasie tym, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli w czasie pandemii, mierzenia się z wieloma wyzwaniami, tak naprawdę zburzenia starego systemu w pewien sposób. W czasach dystansu, powiedziałabym, społecznego. I dzisiaj też widziałam, że na naszym czacie padło takie określenie jednej z pani dyrektor, która z nami jest tutaj, że nieważne, czy zdalna, czy stacjonarna, bo relacje są jakby ponad. Tego nie można tak dzielić. Dlatego dzisiaj jeszcze na moment zapraszam Państwa na ostatnie właśnie krótkie wystąpienie, tak jak powiedziałam, o tym, dlaczego warto mówić o edukacji relacyjnej, dlaczego warto ją wdrażać, dlaczego warto zmieniać swoje myślenie o tym, jaka jest nasza rola, jaka jest rola tak naprawdę uczniów. I to, od czego zaczęłam przed chwileczką, jesteśmy w momencie z dynamicznych zmian. Ten stary porządek, który znaliśmy sprzed marca, on po prostu runął. On nagle w taki gwałtowny sposób zostaliśmy zderzeni, skonfrontowani z nową rzeczywistością. Pomimo tych nadziei na to, że to się szybko skończy, że będziemy mogli wrócić bardzo często do tych tradycyjnych metod, czy do tego starego porządku, bo takie głosy bardzo często słyszę od nauczycieli, to się nie wydarzyło. Jesteśmy w momencie bardzo ciekawym, w momencie takim, kiedy z jednej strony przełamaliśmy bardzo wiele tych swoich starych przyzwyczajeń, zaczęliśmy szukać nowych rozwiązań i tak naprawdę moje doświadczenie jest takie, że te ostatnie miesiące pokazały bardzo dużą skuteczność nauczycieli, którzy potrafili w wielu przypadkach, mam nadzieję, że w większości, po prostu odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, dotrzeć do swoich uczniów, szukać tych metod, sposobów na angażowanie ich w proces uczenia się. Z drugiej strony,
czytam też różne materiały, które mówią o tym, że jest taka tęsknota za offline'em, już za tym, co nie cyfrowe, że za chwilę może być powrót właśnie do tego, kiedy już wrócimy, to możemy po prostu jakby wyprzeć te doświadczenia tych ostatnich miesięcy. To do czego chciałabym zachęcić, to jednak do tego, żeby spojrzeć na doświadczenia tego czasu, w którym jesteśmy, jako na coś bardzo konstruktywnego, niełatwego, takiego doświadczenia, które tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, zmusiło nas do zredefiniowania bardzo wielu rzeczy, ale spojrzeć jako na doświadczenie właśnie skuteczności i tego, co możemy przenieść do tej dalszej pracy z młodymi ludźmi, jak w ogóle możemy z nimi pracować. Edukacja relacyjna jest być może jedną z odpowiedzi na ten moment, w którym się teraz znajdujemy. Z określeniem tym spotkałam się w raporcie, który powstał w zespole profesora Jerzego Hausnera, który mówi między innymi o edukacji, takich szkołach poza horyzont, edukacji poza horyzont, o stworzeniu systemu rozwoju kompetencji i właśnie przybliża edukację relacyjną jako takie doświadczenie bycia w dialogu z drugim człowiekiem, tworzenia sytuacji edukacyjnych w pracy z uczniami, takich, kiedy młodzi ludzie współpracują ze sobą, kiedy uczą się od siebie nawzajem, ale też uczą się od tego świata zewnętrznego szkoły. Czyli przełamanie takiego modelu, kiedy to nauczyciel przychodzi jako ta osoba, która transmituje wiedzę, która nadaje wiedzę, przekazuje ją do głów uczniowskich i potem po prostu sprawdza, czy ta wiedza w tych głowach została, to jest coś więcej. To jest motywowanie, czy tworzenie sytuacji takiej właśnie, gdzie uczymy się po to, żeby tę wiedzę umieć potem wykorzystywać w praktyce. Ważny jest jeszcze ten aspekt postawy, budowania postawy takiej, która jest postawą otwartości, zaciekawienia, wchodzenia w proces takiej gotowości do wejścia w proces uczenia się. Więc to jest to miejsce, do którego, czy to jest taki model, do którego ja też bardzo mocno zachęcam. Wyjście poza schemat, wyjście poza przekazywanie wiedzy. I teraz dlaczego? To już dzisiaj wiele razy padało w tych wcześniejszych wystąpieniach. Żyjemy w czasie, to już wiemy, tych dynamicznych zmian, żyjemy w czasie, kiedy trzeba rozwiązywać bardziej skomplikowane problemy, kiedy wyzwania tak naprawdę związane czy z automatyzacją. Ja wiem, że być może będę mówiła o takich problemach meta, ale one dotykają naszej rzeczywistości. Czy to automatyzacja, czy sztuczna inteligencja, czy problemy klimatyczne, czy nawet kwestia pandemii. Duże wyzwania, duże problemy i potrzebujemy zupełnie nowych umiejętności, żeby sobie z nimi radzić. Więc dlatego dzisiaj też powinniśmy pamiętać o tym, że rola ucznia jako tego świadomego aktora procesu edukacyjnego, który jest samosterowny, który potrafi się uczyć, który rozumie, po co się uczy i ma w sobie właśnie tę gotowość do rozwoju, do odkrywania, to ma znaczenie, że nasza rola to jest właśnie rola bardziej, powiedziałabym, przewodnika, tej osoby, która tworzy procesy edukacyjne. Nasza wiedza jest potrzebna, nasze doświadczenie jest kluczowe, bo my wiemy, jak zaprojektować te procesy, żeby młodych ludzi właśnie angażować. Dzisiaj też była mowa o tym, żeby stosować różnorodne metody pracy i warto właśnie być tymi refleksyjnymi praktykami, osobami, które znają mają duży wachlarz możliwości, znają różne metody, różne formy pracy i w zależności od tego, jaki mają cel swoich działań, co chcą osiągnąć w pracy z młodymi ludźmi, te metody po prostu, czy te narzędzia, czy różne formy pracy wykorzystują. I takie pytanie, do którego ja zachęcam nauczycieli, zachęcam w ogóle nas wszystkich. Po co idę do klasy? To pytanie nadrzędne. Małgosia dzisiaj mówiła o tym, że mamy tego kurczaka, którego tę podstawę programową, z którą powinniśmy się zmierzyć. Mówiła też o tych wszystkich przyprawach. I właśnie chciałam powiedzieć, że to pytanie nadrzędne. Czy idę tylko realizować podstawę programową, czy ja dam coś moim uczniom więcej? Czy co po mojej lekcji uczeń będzie wiedział? Jakie będzie te treści z podstawy? Już wracam do tej podstawy, tak? Bardzo mocno, ale co będzie wiedział po lekcji, ale też co będzie umiał zrobić? Do czego tę wiedzę, w jakich obszarach będzie mógł wykorzystać, jaką będzie miał postawę. Jeżeli zadamy sobie te pytania, przygotowując się do lekcji, nie odtwarzając tylko podręcznika czy gotowych scenariuszy, to będzie nam łatwo. Tutaj znowu odwołam się do doświadczeń ostatnich miesięcy. Przewartościowaliśmy warsztat pracy. Stare metody nie sprawdziły się, zaryzykowałabym taką tezę, więc pójdźmy dalej.
przygotowując się już nawet, kiedy wrócimy po pandemii do tych naszych uczniów stęsknieni, spragnieni kontaktu z drugim człowiekiem, to zapamiętajmy o tym, że ta refleksyjność i celowość w ogóle działań to jest to, co najważniejsze. Powinno nam przyświecać. Zostawiam te właśnie pytania, żeby one gdzieś były zawsze z tyłu naszej głowy. Idę do klasy i co? Czy podręcznik tylko? Czy przekazanie suchej wiedzy? Czy egzamin? Czy coś więcej? Zachęcam, żeby korzystać z tych przypraw Małgosi. Nie każdy musi być biologiem, nie każdy musi być matematykiem, ale żeby coś z tych lekcji więcej zostało. I rzecz też bardzo, bardzo ważna. My mamy wpływ. Wiem, że mamy tendencję do tego, żeby narzekać na wszystko to, co dookoła i przypuszczam, że często mamy rację, bo być może pracujemy w szkołach, gdzie za dużo się dzieje, czy jest za dużo biurokracji, za mało relacji. Zawsze znajdziemy coś w każdej rzeczywistości, coś, co skrzeczy, coś, co uwiera. Ale to, co jest istotne, ja jestem na pierwszej linii pracy z moimi uczniami. Moja postawa ma znaczenie, moje kompetencje mają znaczenie, moja pasja ma znaczenie, moje przekonanie o tym, że robimy coś wartościowego ma znaczenie, moja komunikacja ma znaczenie, dawanie informacji zwrotnej ma znaczenie, wzmacnianie młodych ludzi, uczniów do rozwoju ma znaczenie. I jeżeli przyjrzę się temu, na ile rzeczy mam wpływ w tej pracy właśnie z uczniami, to myślę sobie, że to jest bardzo in plus bilans, że tak naprawdę jesteśmy, tak jak powiedziałam wcześniej, i skuteczni, i modelujący możemy być, możemy też podcinać skrzydła. Więc zdecydujmy, co jest dla nas najważniejsze. No, oczywiście ja zachęcam do tego, żeby jednak być osobą konstruktywną, taką, która poszukuje rozwiązań, która wzmacnia młodych ludzi i która stymuluje ich do rozwoju. Myślę, że szczególnie chciałabym powiedzieć dzisiaj, w tym czasie pandemii, w czasie kryzysu dużego, to jest ważne, ale nie tylko w czasie pandemii. To jest ważne każdego dnia. I już tak zupełnie podsumowując, to chciałam podziękować za dzisiejsze spotkanie i zostawić jeszcze ankietkę, tutaj wrzucam, znaczy nie ankietkę, tylko prośbę o to, żebyście podzielili się tym, jaką inspirację dzisiaj zabieracie, jaką myśl, a było ich wiele. Przypomnę, że było wystąpienie pana dyrektora mówiące o sprawach wychowawczych, o tym, jak angażować, jak włączać. Poczucie sprawczości młodych ludzi jest bardzo ważne. Ta praca wychowawcza też powinna być tym obszarem, który szczególnie pielęgnujemy, nie tylko na godzinie wychowawczej, ale w każdym aspekcie pracy szkoły. Za nami też wystąpienia kolejnych osób, czyli Doroty, która pokazywała nam, jak zachować równowagę, tworząc powiedziałabym, zaryzykowałabym taki nowoczesny warsztat pracy, refleksyjny warsztat pracy. Ewelina pokazała nam narzędzia, które można wykorzystywać w modelu stacjonarnym, ale te zabrane właśnie z modelu zdalnego. Małgosia pokazała nam kurczaka i widzę, że tutaj jest pytanie, co z wegetarianinem? To skoro można zrobić ciasto z fasoli, to może można zrobić mięso, które wygląda jak fasola, smakuje jak fasola, a jest mięsem. Pewnie tak i pewnie o te przyprawy bardziej w tym wypadku chodzi. No i wykład pani profesor, który pokazał nam, jak bardzo ważna jest rola praktyk studenckich, które być może często też są traktowane bardzo po macoszemu jako odhaczenie kolejnego obowiązku, a one też wpływają na to, z jakimi osobami potem w naszym zawodzie spotykamy się, z jakimi osobami pracują nasze dzieci. I zachęcam, bądźmy sprawczy, wierzmy w swoje kompetencje, wzmacniajmy swoje kompetencje. Zapisałam też ten cytat. Kompetencje to to, co człowiek potrafi robić świetnie, więc szukajmy tych aspektów, które nas w tym zawodzie czy w tej naszej codziennej pracy z uczniami wzmacniają, dają nam radę.